Reset Obywatelski. Witam Państwa. Nazywam się Konrad Szołajski. Zapraszam na cotygodniowy program na WSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Dzisiaj realizatorem jest Michał, który nas nagrywa. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i które mają przez to wpływ na tworzenie programów, bo mogą te wątpliwości zawrzeć w mailach, zadzwonić, jakoś nam przekazać, co myślą o tym, co robimy. Jeśli Państwu się podoba to, co tutaj słyszycie, bardzo są chyba różne te komunikaty i rozmaite punkty widzenia, ale każdy może sobie wybrać to, co lubi, to więc jeśli coś Wam się podoba, no to uprzejmie proszę o wspieranie nas. Zrzutka jest na cele właśnie istnienia Resetu i na stronie Resetu można wszystko przeczytać. Tam jest wyjaśnione, jak nas można wspierać. Jeśli Państwo zechcą być producentami na przykład, to mogą, a jeśli chcecie małymi kwotami, to też jest to możliwe. I dzisiaj mamy gościa bardzo specjalnego. Jest to osoba, którą znam już ładnych parę lat, wybitna dziennikarka. W latach 2003-2012 redaktorka naczelna bardzo ważnego radia, Radia Tok FM, a w latach 2013-2015 redaktorka naczelna i dyrektorka programowa Polskiego Radia RDC. Jest współautorką z Andrzejem Depko, seksuologiem, książki Chuć, czyli Normalne rozmowy o perwersyjnym seksie. 2012 to wyszło. Autorką zbioru wywiadów Biało-Czarna 2016 oraz autorką książki Deutsche Nasz, reportaże berlińskie z 2018 roku. Otrzymała za nią nagrodę nawet imienia Beaty Pawlak. Ale teraz opublikowała w zasadzie dzieło niezwykle interesujące i niezwykle oryginalne, które to dzieło nazywa się Pieprzyć wstyd. Historia rewolucji seksualnej. Zapraszamy, Ewa Wanat. Witam Państwa, dzień dobry i cześć Konrad. Cześć. Ja chyba nie podkreśliłem tego wystarczająco jasno, że będąc szefową Radia Tok FM, Ewa na antenie prowadziła niezwykle popularne rozmowy z Andrzejem Depką, czy Depko, nie wiem właściwie jak się Andrzeja Depko. On nie lubi jak się go deklinuje. Zdaje się, że poprawnie po polsku to jednak jest Depką, no ale... Trzeba to, jak ktoś chce być nazywany. Tak, na przykład podobno Ziobro nie lubi, żeby deklinować, trzeba mówić Ziobro, a nie... i tak dalej, i tak dalej. Nie porównując go oczywiście z Andrzejem Depką. Dobra, i teraz chcę powiedzieć, że ta książka w zasadzie może zastąpić w szkołach tę książkę. O, tak jakby Państwo kiedyś natrafili na książkę Wojciecha Roszkowskiego, bardzo interesującą, polecam, bo to jest lektura niezwykła, bardzo taka XVIII-wieczna, bym powiedział, tam ksiądz Kitowicz takie rzeczy opisywał mniej więcej jak Roszkowski, no to tę książkę myślę, że minister edukacji wymieni na tę książkę, bo ta książka, no może nie ten, może następny, prawda, ale wydaje mi się, o teraz na cały ekran mamy, to jest coś w rodzaju kapitału Marksa, bym powiedział, jeśli chodzi o takie rewolucyjne myślenie na temat w ogóle społeczeństwa, naszej egzystencji i tak dalej. Ja nie przesadzam, ja naprawdę tak uważam, a do tego skłoniły mnie wypowiedzi samej autorki. Ja tu przeczytam kawałek, bo potem już Ewa będzie mówiła, ale ja na początek chcę sam troszeczkę tutaj też się popisać, że też coś potrafię, prawda? Po co w ogóle ta książka? Książka dotyczy zmiany w zakresie seksualności, która zaszła na Zachodzie kilkadziesiąt lat temu. My jesteśmy pod tym względem, no jakby to powiedzieć, zacofani. Przez to, że byliśmy pewnie w tym obozie pokoju, był mur w Berlinie, była żelazna kurtyna i tak dalej, i tak dalej. Pod pewnymi względami byliśmy zacofani ekonomicznie, politycznie i tak dalej, i także trochę seksualnie. Chociaż nie do końca. Potem jak pogadamy, to zobaczymy, że nie we wszystkim. I teraz Ewa pisze tak.
Chodzi o zmianę świadomości w kilku absolutnie podstawowych kwestiach. Po pierwsze, seksualność jest taką samą częścią ludzkiego życia jak jedzenie, spanie, praca, uprawianie sportu albo czytanie książek. Nie jest niczym gorszym ani lepszym. Nie jest brudna ani wzniosła. Nie powinna być objęta ideologicznymi tabu. Jeżeli już musi być obwarowana jakimiś regułami, to dokładnie takimi samymi jak reszta życia. Prowadzenie samochodu jest ograniczone przepisami, które mają uchronić innych i nas przed utratą zdrowia lub życia. No nie, to też chodzi o podatki. Tak jak naprawdę dzisiaj jak jeździmy w Polsce, to głównie chodzi o to, żeby chyba zdzierać nas, ale to jest inna sprawa. Nie można jeść trujących grzybów. Nie należy się bez umiaru objadać czy upijać. Tak samo dobrze jest mieć zdrową seksualność, taką, która nie czyni szkody ani nam, ani innym. Po drugie, chodzi o równouprawnienie seksualności kobiet i mężczyzn. Powinnaś dopisać, a nie, dopisałaś, chciałem powiedzieć osób niebinarnych, ale napisałaś, oraz innych niż hetero orientacji psychoseksualnych. Wszyscy mamy prawo do seksualności i każda jest równie dobra. Zmiana mentalności jest ważna, nie zachowań, a historia tej zmiany musi zostać opowiedziana od początku po kolei. Bez buntu facetów nie byłoby buntu kobiet, bez buntu heteroseksualistów nie zbuntowałyby się osoby nieheteroseksualne. To jest takie credo, które Ewa w tej książce zawarła i myślę, że ja się z nim zgadzam. Mam nadzieję, że rozmowa nie będzie nudna, przez to się zgadzamy. Dobra, oddaję Ci głos, Ewa. Po co napisałaś tę książkę? Teraz Ty. No, odpowiedziałeś to. To jakoś inaczej to powiedz. Nie, to wiesz co, no, po pierwsze to jest pierwsza książka polska, pierwsza polska książka o rewolucji seksualnej na Zachodzie, co mnie bardzo zdziwiło, kiedy zaczęłam, znaczy już jak prowadziliśmy program z Andrzejem Depko, bo tego chyba nie powiedziałeś, a nie, powiedziałeś, tak, sorry. No to jak najbardziej. Już wtedy często rozmawialiśmy o tym, że różne rzeczy, które się w tym naszym programie pojawiały i niewiedza dotycząca tematów, właśnie dotycząca seksu, życia seksualnego, właśnie wynika z tego, że ta rewolucja seksualna się u nas w Polsce nie odbyła. No i ona się nie odbyła, tak jak powiedziałeś, bo żelazna kurtyna i tak dalej. Ja to bym jeszcze uściśliła, bo okazuje się, że to jest oczywiste, dlaczego się nie odbyła u nas, dla ciebie, dla mnie, czyli dla osób naszego pokolenia. Natomiast jak rozmawiałam... Ja jestem starszy troszeczkę. Jesteś starszy tam. Ale jak rozmawiałam, wywiady ze mną robili młodzi dziennikarze, tacy wiesz, 30-letni, to oni mnie pytali, ale właściwie dlaczego nie? Nie, jakby nie rozumieli sytuacji, więc ja to powinnam pewnie była w książce jakoś uściślić właśnie dla nich, bo jakbyśmy żyli w PRL-u, no to jest dla nas oczywiste, że ta rewolucja odbyła się w krajach, które były demokratyczne. Czyli obywatele mogli robić różne rzeczy, mogli się zrzeszać w jakieś stowarzyszenia, mogli prowadzić dyskusje, mogli eksperymentować w wielu sprawach. Była wolność słowa, była wolność stowarzyszeń, wolność zgromadzeń, więc mogli demonstrować, na przykład nauczyciele homoseksualni mogli na ulicach demonstrować, domagając się swoich praw i tak dalej. Natomiast w PRL-u nie było wolności zgromadzeń, nie było wolności słowa, nie było wolności myśli po prostu. Był PRL, jedna partia, nie było demokracji, bo to były dyktatorskie, autorytarne rządy i nie była możliwa taki ruch, jaki się wytworzył na Zachodzie, no bo natychmiast byłoby to uznane za działanie antypaństwowe i to było po prostu zbyt niebezpieczne. Oczywiście na Zachodzie też były takie siły, które próbowały to, co się dzieje, powstrzymywać, hamować i tak dalej, ale generalnie doszło do tego, że ta rewolucja seksualna na Zachodzie mogła przebiec i mogła w różnych miejscach dojść do takiej, powiedzmy, prawie końcowej fazy, ponieważ w demokracji politycy liczą się z głosem swoich wyborców. W PRL-u nie musieli się liczyć, bo wybory były fikcyjne i tak nie było między kim a kim wybierać, bo do wyborów dopuszczeni byli tylko aparatczycy, członkowie PZPR-u. Natomiast politycy musieli się liczyć z tym, co się dzieje. Jeżeli się społeczeństwo zmieniało i miało i coraz głośniejsze były różnego rodzaju postulaty,
które może nawet i politykom niekoniecznie pasowały, ale chcąc jednak być dalej przy władzy, musieli się z tym liczyć i jakoś się skonfrontować z tą sytuacją. W związku z tym rewolucja seksualna miała dwa etapy. Pierwszy to był ten etap takiego zmiany mentalnej, zmiany społecznej, jakby nowego systemu wartości i domagania się, żeby się prawodawstwo do tego systemu wartości, który ludzie zaczęli odczuwać i chcieć po prostu jakby według nich żyć, prawodawstwo musiało się do nich dopasować. I drugi właśnie etap rewolucji seksualnej to jest wtedy, kiedy państwo zaczyna zmieniać regulacje prawne według tych oczekiwań swoich wyborców i społeczeństwa. W związku z tym dochodziło do zmian w prawie dotyczących życia rodzinnego, praw reprodukcyjnych, praw kobiet, później właśnie praw osób nieheteroseksualnych, transpłciowych i tak dalej. I dopiero jak te zmiany w prawie zaszły, to dopiero ta rewolucja weszła w drugi etap i w niektórych państwach można powiedzieć, że właściwie zakończyła albo prawie zakończyła swoją misję. Jak na przykład w Niemczech, gdzie w 2017 roku uchwalono małżeństwa dla jednopłciowe, które również mogą adoptować dzieci, no bo to jest oczywiste, to jest małżeństwo i może adoptować dzieci. Nieco później wprowadzono, to był chyba Sąd Najwyższy tutaj w Niemczech, jakby ułatwił osobom transpłciowym zmianę dokumentów, wszedł cały szereg różnych przepisów, na przykład jeżeli są teraz w Niemczech ogłoszenia o pracę, to pracodawca ma obowiązek napisać, że to jest ogłoszenie skierowane do osób męskich, żeńskich oraz różnych, czyli tam nie jest określone, tylko że jakby tak ten trzeci rodzaj ludzi, którzy mogą się zgłaszać do szukać tej pracy, to są osoby różnych innych płci, niebinarne, transpłciowe i tak dalej, i tak dalej. A można by powiedzieć, że na tym się skończyło, że na tym mogłoby się skończyć, ale wcale się na tym nie kończy, bo teraz nowa koalicja centrowo-lewicowa, powiedziałabym, ma taki plan i to było wpisane w program i oni mają zamiar to przeprowadzić. Zmieniają definicję rodziny. W Niemczech się będzie zmieniała definicja rodziny i jakby rozszerzała. Będzie możliwe zawarcie urzędowo takiego związku, to się nazywa wspólnota odpowiedzialności, no bo też państwo zrozumiało, że ludzie żyją w bardzo różnych konfiguracjach, różnymi rzeczami, różne sprawy ich łączą, nie musi być to seks, łączy ich wspólne gospodarstwo, żyją ze sobą dwie przyjaciółki starsze i się sobie sobą na przykład nawzajem opiekują. Są rodziny patchworkowe, ludzie żyją w trójkątach, są poliamoryczne rodziny i tak dalej. No i te rodziny, bo to są rodziny, będą mogły oficjalnie się jakby zarejestrować w urzędzie, co oznacza, że dostaną równe prawa, na przykład podatkowe, co jest bardzo ważne. Bo tutaj jest strasznie skomplikowane, są to podatki i dla osób, które żyją jakby poza, no, jakby nie żyją w małżeństwie, tak? To jest dosyć trudne, no bo one są dużo wyższe i tak dalej. To jest jakby ten kolejny etap, który być może ostatni, a być może jeszcze nie ostatni, być może jeszcze będziemy potrzebowali nowych. Na przykład w momencie, w którym pojawią się problemy, które już się pojawiły, takie i prawne, i etyczne, i w ogóle wszelakie. Na przykład jest taki fenomen, o którym ja nie pisałam akurat, no ale to jest jakby ciąg dalszy, że są produkowane już roboty, przeważnie są to roboty imitujące kobiety. Jeszcze niedawno to były takie zwykłe silikonowe lalki, które bardzo były podobne do kobiet.
A w tej chwili to są po prostu już roboty wyposażone w sztuczną inteligencję, które uczą się zachowań, upodobań pod każdym względem swojego właściciela. I jest cała taka społeczność mężczyzn na całym świecie, którzy takie roboty sobie kupują i uznają je za swoje partnerki życiowe, bo to są idealne kobiety. Nie dość, że są zawsze chętne i nigdy je nie boli głowa, to jeszcze akurat z tą głową to jest osobna historia, ale też no, po prostu są uległe, tak? Spełniają wszystkie życzenia swojego właściciela, nie pyskują, starają się, żeby on zawsze się dobrze czuł dzięki tym algorytmom, które ta sztuczna inteligencja przetwarza i dopasowuje jak najbardziej do upodobań, ale też nie tylko seksualnych, tylko po prostu do takich życiowych również tego mężczyzny. Jak mężczyzna się interesuje samochodami albo na przykład łowi ryby, to taka lalka będzie z nim godzinami na ten temat rozmawiać, będzie go słuchać, będzie mu coś podpowiadać. No, myślę, że to jest dosyć rzadka sytuacja w związku. No i tak to, i być może trzeba będzie też regulować tego typu sytuacje. Mój Boże, no nie wiem, my nie wiemy tak naprawdę, w jaką stronę będziemy zmierzać, gdzie dojdziemy. No tak, teraz mówisz trochę tak, jakbyś była inteligentnym prawnikiem, bo tak, trochę politykiem, trochę prawnikiem, prawda? Przedstawiasz nam opis sytuacji na Zachodzie, w szczególności w Niemczech, tak, bo to znasz najlepiej, z punktu widzenia dopasowania ustawodawstwa do oczekiwań, potrzeb ludzi, rozwoju społecznego i tak dalej. Tak? Ale to jest w tych kategoriach, zresztą te kategorie tutaj zapowiadasz. Od razu zaznaczam, cytujecie, ta książka jest nie tylko o seksie. Opowiadam o tym, jak świat stał na głowie, zachodni świat. To, co w tej książce jest ciekawe, że ona jest taką mieszanką bardzo, powiedziałbym, ciekawych, frywolnych kawałków. W razie czego to potem, sądzę, w bibliotekach będzie można sprawdzić, które strony były takie bardziej czytane, a które były przerzucane, tak jak to kiedyś się robiło z tymi książkami, gdzie były momenty, prawda? I tu są te kawałki właśnie prawno takie polityczne, ale ciekawe, one nie są nudne. Właśnie to, co przed chwilą przedstawiłaś, to jest taka dla nas wizja przyszłości, a w zasadzie to jest pewna niemiecka teraźniejszość, przed którą rządząca w Polsce partia nas ostrzega. A sądzę, że prędzej czy później będziemy albo tacy jak zachodni Europejczycy, albo będziemy sobie żyli gdzieś tam w kręgu Uralu, prawda? Nie mamy chyba innej drogi. Ale w tej twojej książce jest też mnóstwo bardzo ciekawych anegdot, bardzo ciekawych opowieści o różnych zachowaniach seksualnych, przy czym przez seksualność w tej książce nie rozumie się tylko jakby tych takich momentów, prawda? I to, co dla przeciętnego Kowalskiego, nie obrażając żadnego Kowalskiego, jest tą istotą seksu, prawda? To nie jest, to jest tylko wąski wycinek. To jest tylko ten taki moment, który no, zwykle był w kinie jakoś wyciemniany, w literaturze był tak troszkę omijany, prawda? Kodeks Hejsa i tak dalej, i tak dalej. Także twoja książka jest pod tym względem właśnie niezwykła, że ona jakby łączy te dwa elementy, to mi się szalenie podobało, bo ja się trochę na tym znam, bo parę filmów na ten temat zrobiłem, napisałem też książkę, co prawda powieść, a nie takie uczone dzieło jak ty, no ale jakoś tam musiałem się w tej materii rozeznać. I teraz bym proponował, żebyśmy zawiesili trochę sprawę tej politycznej strony, prawda, i tego, że demokracje zachodnie lepiej odpowiadają na potrzeby ludzi niż takie satrapie wschodnie, tylko zastanowili się, jak to historycznie wyglądało. Ja ci tu wrzucę tylko takie coś, że to nie było aż tak proste, jak się wydaje, bo ty jak opowiadałaś o tej historii, to tak brzmiałaś prawie jakbyś była pracownikiem IPN-u i troszkę tak mówiłaś o tym PRL-u, jak to był taki obóz pracy, gdzie ewentualnie w nocy po ciemku można było ten seks uprawiać, ale to tylko za zgodą sekretarza POP. Otóż tak nie tylko w PRL-u nie było, ale różne rzeczy się działy i w ogóle w historii tego realnego socjalizmu czy komunizmu, to ja akurat przestudiowałem, było masę bardzo interesujących epizodów. I na przykład
Ja pamiętam, że początek w ogóle jeszcze w Moskwie czy w Petersburgu rewolucji bolszewickiej był taki, że nawet tam jacyś naturyści jeździli nago, bez ubrania w tramwajach, tak manifestacyjnie, i przez jakiś czas Kołłątaj, ale nie Hugo ten nasz Kołłątaj, tylko ta Kołłątaj ta rosyjska. Aleksandra, tak? Aleksandra Kołłątaj to była taka jakby rewolucjonistka, taka protowisłocka, tak? I to niesłychanie, że tak powiem, otwarta w tych sprawach. Tylko Lenin był drobnomieszczański i on to zdusił, tak? Ale nie zawsze w tym obozie pracy, w jakim przyszło nam mieszkać, było tak fatalnie. Druga rzecz, o której chcę ci powiedzieć, a zaraz ci oddam głos, to była taka. Jedna z emigrantek 68 roku, niestety już nieżyjąca, Vicky Korb, pisarka bardzo fajna, ona wyjechała zmuszona jakby sytuacją, jej ojciec został jakby wyrzucony, chyba był dyrektorem Nowej Huty czy coś takiego, wyjechała do Wiednia. I wyjechała z Warszawy, gdzie żyła no, w tej takiej socjecie, tak, gdzie nie było żadnego problemu z środkami antykoncepcyjnymi, ze świadomością seksualną, miała tam jakiegoś narzeczonego, jakiegoś chłopaka, jednego, drugiego. I dla niej to wszystko było takie jakby normalne. Tak? Znaczy ani specjalnie, tak, nie sądzę, żeby brała udział w jakichś szalonych orgiach, ale po prostu to życie seksualne sobie prowadziło jako młoda kobieta. Jak wyjechała do Wiednia, to się okazało, że żeby pójść tam do ginekologa, to jest jakieś wielkie halo. Że Wiedeń 68 roku był o wiele bardziej zacofany i taki jakby dulszczyzna tam była, tak? Że na tym zachodzie też, no, wprawdzie Austria była no, krajem katolickim i to jeszcze przez jakiś czas okupowanym przez Związek Radziecki, więc to się nałożyły te dwa czynniki, ale nie było to takie proste. Trzeci fakt to jest taki, niedawno przeczytałem, że Dunki, które zaszły w ciążę, a że tak powiem, nie miały ochoty rodzić dziecka, to przyjeżdżały do Polski w latach 50. Szwedki też, ja też o tym piszę. Szwedki, no właśnie. Szwedki, tak. Także Skandynawia, która jest dzisiaj takim terenem, gdzie w zasadzie wszystko wolno i to taki postęp wspaniały i tak dalej, to wtedy było odwrotnie. I wiem, że profesor Jaczewski prowadził w Telewizji Polskiej takie pogadanki. Wydawane były książki o chłopcach dla chłopców, o dziewczynkach dla dziewcząt. Wyszedł Van de Velde, który to Van de Velde właściwie troszkę taką łaciną medyczną opisywał te wszystkie fikumiku, ale był dostępny. Ja pamiętam, że ja nie czytałem Wisłockiej, bo byłem ciekawy tego wcześniej, zanim Wisłocka to opublikowała, i przeczytałem, wyciągając z biblioteki mojego ojca, tego Van de Veldego w początkach lat 70. No dobra, to chciałem tak skontrować tę twoją wizję tego obozu pracy, w którym nie wolno było... Nie, ja nie mówiłam, że to jest obóz pracy, zresztą ja o tym przecież też piszę w książce. No właśnie, w książce piszesz bardzo ładnie o tym. O różnego rodzaju takich enklawach i o tym, że rzeczywiście na przykład film był takim trochę wentylem, takim, gdzie było trochę można więcej. Oczywiście była literatura też. W różnych środowiskach swoboda seksualna była rzeczą oczywistą, ale nie było, wiesz, no nie, to jest, no bo to są takie bąble, w których żyjemy, ale była zabroniona pornografia, nawet Playboy był uważany za pornografię. Nie było tego, co się zaczęło pojawiać po 68, bo tu mówisz, że ona w 68 tam pojechała, ale rewolucja seksualna, no powiedzmy ta, o której mówimy, co prawda ma różne początki i jakby trudno jest to określić dokładnie, kiedy to się tak naprawdę zaczęło, ale taka cezura to był właśnie 68-69 rok i ona się dopiero wtedy zaczęła tak naprawdę rozprzestrzeniać, tak, w zachodnim świecie. Też nie w całym oczywiście, ale wtedy zaczęły powstawać w latach 70., a głównie w 80., ale w 70. zaczęły powstawać seks-shopy na ulicach głównych wielkich miast zachodnich, były kina porno, pipszoły, wszystko co w ogóle, właśnie seks-shopy. Beata Uza w 60. którymś roku otworzyła pierwszy seks-shop na świecie w jakimś małym niemieckim miasteczku, w Flesenburgu. To po prostu jest tak, że w Polsce ten seks był zamknięty, przeważnie w czterech ścianach,
I oczywiście różni ludzie robili różne rzeczy, ale tego się nie wynosiło na zewnątrz. Natomiast rewolta na Zachodzie doprowadziła do tego, że seks stał się sprawą publiczną. Właśnie stał się sprawą taką samą, jak wszystkie inne dziedziny naszego życia. Miał prawo wydostać się na zewnątrz, miał prawo również stać się towarem. Sex shopy, kina porno, sklepy później z kasetami wideo pornograficznymi i tak dalej. W Szwecji, zresztą nie tylko w Amsterdamie, nie wiem jak było z tym w Niemczech, ale w Szwecji i też pamiętam właśnie w Amsterdamie, chyba w Hamburgu też tak było, były takie teatry, teatrzyki powiedzmy, w których główną atrakcją było oglądanie seksu uprawianego na żywo. One się jako pierwsze pojawiły właśnie w Szwecji. Szwecja w ogóle jako jedna z pierwszych wprowadziła ustawę, znaczy pozwolenie, znaczy pozwoliła na przerywanie ciąży wcześniej niż Polska, ale problem był taki, że tam trzeba było dostać zezwolenie takiej specjalnej komisji. Nie wszystkie Szwedki to zezwolenie dostawały, a oprócz tego nie wszystkie chciały o nie występować. W związku z tym rzeczywiście była wtedy turystyka aborcyjna do Polski, bo w Polsce można było wykonać ten zabieg bez żadnych ceregieli i prosto i łatwo i bez żadnych pytań. No więc oczywiście tak. Ty nawet piszesz, Ewo, rzecz ciekawą, którą no ja tak tego szczerze mówiąc dokładnie nie pamiętałem, bo akurat z tym się w tej formie nie zetknąłem aż tak bardzo, ale że pigułka antykoncepcyjna w Polsce była traktowana gorzej, w sensie takiego pewnego potępienia, niż aborcja. Dlatego, że no, aborcję no, to po prostu się robiło i tyle, i to był no, fakt, który niekoniecznie musiał być publicznie znany, tak? No bo jest tajemnica lekarska, etc., etc. Natomiast jak ktoś, jakaś dziewczyna brała tę pigułkę, no to tak regularnie trzeba brać, no można to zauważyć i tak dalej. I to uchodziło, tak jak ty to piszesz i rzeczywiście coś tam mi chodzi po głowie, że mogło tak być, chociaż jak mówię, ja sam tego rodzaju doświadczeń nie miałem, że to takie puszczalskie korzystały z tej pigułki. Że pigułka jakby była takim symbolem rozwiązłości. Że aborcja nie właśnie, to taki paradoks, tak? Że aborcja była... Ja właśnie o tym piszę, że jeżeli, wiesz, przerywasz ciążę, no to zawsze możesz powiedzieć, nie wiem, rodzinie czy komukolwiek, komu musisz to powiedzieć, że to się wydarzyło tylko raz, że zostałaś, nie wiem, no, że zostałaś zmuszona, że coś tam i że w ogóle nie masz żadnego życia seksualnego, po prostu facet cię tam przekabacił, poszłeś z nim do łóżka i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś brał regularnie środki antykoncepcyjne, to było oczywiste, że po prostu uprawia seks, być może nie tylko z jednym partnerem, jeszcze właśnie jak nie jest dziewczyną zamężną, być może z kilkoma, właśnie może już miała paru partnerów w życiu, może go sobie uprawiać kiedy chce i jak chce, no bo nie boi się, że zajdzie w ciąży, czyli jest rozwiązła, bo to znaczy, że chce uprawiać seks dla przyjemności, a nie po to, żeby mieć dzieci. No i w związku z tym to jest takie, wiesz, no to jest taka moja teoria, ale ja ją też pamiętam z różnych rozmów w tamtych czasach, w latach 80. Ty może tego nie zauważyłeś, no bo jesteś facetem. A ja też pamiętam, jak dziewczyny, jak rozmawiałam z niektórymi dziewczynami, no bo ja miałam taką światłą mamę, że mnie, wiesz, zaprowadziła do ginekologa, jak miałam 16 lat, żeby mi wszystko wytłumaczył. I jakby miałam takie pozwolenie, że jak będę chciała zacząć uprawiać seks, no to po prostu mam przyjść i wziąć receptę na tabletki. Natomiast właściwie żadna z moich koleżanek nie stosowała tej antykoncepcji. Kiedy je pytałam, no to właśnie to były takie, że to jest takie wstydliwe, że to tak nie wypada, że jak facet na przykład zobaczy, że to bierzesz, to będzie sobie myślał, że się puszczasz na lewo i prawo i tak dalej. I wolały ryzykować, bo jakby co, to zawsze można tę ciążę usunąć. I można się właśnie tak wytłumaczyć, że to był jednorazowy taki przypadek właściwie. Nie? Tak, tak. No i to się, myślę, wiąże trochę z tą tradycją religijną. I może byśmy chwilę o tym porozmawiali, bo to
co piszesz, to jest wręcz, jak patrzymy na spis rozdziałów twojego dzieła, to się zaczyna w antyku. Hipokrates, tak, tu jest. Od Hipokratesa do Jana Pawła II. I no nie jest tak, że wszędzie było fantastycznie z tą świadomością seksualną i że w ogóle zawsze wszystko było cacy. Tak? Nawet w antyku też były pewne problemy. Nie idealizujmy przeszłości, tak? Bo zawsze wychodzi zawsze jak tak podskrobać, że mimo że wydawało się, że było świetnie, to jakbyśmy się tam przenieśli, to bardzo byśmy tego żałowali pewnie. No niemniej chciałbym, żebyś teraz opowiedziała właśnie, jak to się historycznie rozwijało, bo to było interesujące. Kiedy zostało to tak jakoś ustanowione, że ten seks jest zły? Mówię o tej naszej kulturze, w której dzisiaj żyjemy, prawda, jeszcze w Polsce, bo na Zachodzie jak gdyby to zostało w pewnym sensie uznane jako taki element przeszłości i specjalnie się nikt tym nie przejmuje. W Polsce to w zasadzie jest taki ideologiczny mainstream, jak właśnie pokazuję tę książkę, to jest moja ulubiona lektura, to zachęcam wszystkich to do poduszki, jak ktoś chce... A ty reklamujesz tego Roszkowskiego? No bo moim zdaniem to jest po prostu coś takiego, co... Jakby to powiedzieć, ja w ogóle się w tym specjalizuję, to tak nieskromnie powiem, że ja żyję od wielu lat po powrocie z Anglii, że opisuję Polskę, ponieważ jak wróciłem z tej Anglii, to w ogóle nie mogłem zrozumieć, jak tutaj jest, tak? I za każdym razem oczy mi się szeroko otwierają i to jest jeden z tych elementów. No i że to w ogóle jest możliwe, tak? Że to jest jakaś sprawa takiej fantazji, bym powiedział, niezwykłej, tak? To jest taka dystopia. Jak odsunie się tak troszeczkę, popatrzysz z pewnej perspektywy, no to abstrahując od tego, że jest narzucane, że tam pieniądze wydaje minister na promocję i tak dalej, no to jest tak jak krótki kurs historii WKPB czy coś takiego, tak? I dzisiaj jedną z lektur, teraz już tak nie sięgam do tego często, to był ten krótki kurs historii WKPB, który napisał Stalin, prawda? Też bardzo zabawny na swój sposób. Aczkolwiek pewnie w latach 50. to nie było takie zabawne, jak ludzie tam w więzieniach siedzieli albo trafiali pod ścianę, ale potem można się było z tego... Ale dzisiaj też nie jest zabawne, kiedy kobiety umierają dlatego, że lekarze nie przeprowadzili aborcji. No, ale to jest inna sprawa. To znaczy tutaj bym mimo wszystko nie obciążał tym profesora Roszkowskiego, bo profesor Roszkowski napisał to na zamówienie i ci, którzy to zamówili, to za to odpowiadają. No, on jest po prostu takim wykonawcą pewnego... Wiesz, ja tak, żołnierz tylko wykonuje rozkazy, prawda? No tak, tak, ale ja myślę, że mówiąc o żołnierzu, to raczej należałoby myśleć o policji i prokuraturze. Że tutaj bym jednak troszeczkę bronił, że ja uważam, że w ogóle... Wkłada cegiełkę do tego, co się dzieje. To jest jeden z elementów przecież. No to prawda, tak, tak, to prawda. Ale tak dygresyjnie, no to ja w tej chwili czytam książkę Domosławskiego, właściwie skończyłem, Artura Domosławskiego, o Zygmuncie Baumanie. To jest niezwykła biografia tego Baumana. Ja tutaj jestem niedouczony zupełnie, muszę do tych lektur wrócić. W każdym razie droga, którą przeszedł Bauman, jest bardzo ciekawa. Droga profesora Roszkowskiego jest jakby w drugą stronę. To zobacz, jak to się dziwnie układa, prawda? Bauman z tego komunisty biegającego z rewolwerem, prawda, zamienił się w najbardziej takiego zjadliwego krytyka tego wszystkiego. Zresztą trochę podobnie jak Kołakowski, który też podobno biegał z pistoletem. No a profesor Roszkowski, który był autorem tych książek historycznych, które czytaliśmy, pisanych pod pseudonimem, no dzisiaj jakby pisze takie fantazje na temat, że tak powiem, przeszłości, tak? I jakoś tworzy taki mit interesujący. Jak tak na to popatrzysz, to jest trochę tak, wiesz, właśnie jak taka chora fantazja. No to jest jakiś rodzaj, ja nie wiem jak to nazwać, no, że w którymś momencie człowiek sobie coś tam rekompensuje, czy coś tam w sobie buduje i jak ja obserwuję ludzi z naszego pokolenia, to niektórzy poszli tak dziwaczną drogą, że ja pamiętam sprzed kilkudziesięciu lat tych ludzi, to byli jakby w cudzysłowie normalni ludzie, a dzisiaj to są jakieś dziwadła. Twój
przepraszam, że tak tutaj prywatnie się odezwę, ale to o tym sama piszesz, więc to upubliczniłaś. Twój, nie wiem, czy pierwszy partner, czy w każdym jeden z twoich partnerów, opisuje szczegóły jego anatomii. Dzisiaj jest proboszczem, prawda? I to jest bardzo smaczne. To jest. Spoilerujesz teraz. No, ale nie, to ja myślę, że jest tyle anegdot w tej twojej książce, że jak ja nawet tutaj zdradzę takie drobiazgi, ale słuchaj, to tutaj widzę, że przywołujesz mnie do porządku. Dobra, no to wejdźmy w tę historię i trochę dydaktyki, to proszę bardzo. Tutaj. Ale wiesz co, ojej, no bo to jest przecież, to jest duży kawał tej książki i jakbym, o tak ci mam to opowiedzieć po prostu. Znaczy mam nie, tak... te najlepsze kawałki. Augustyn jest najciekawszy na przykład. A, okej. Okay. Ale wiesz co? No Augustyn tak. Święty to... Augustyn, ojciec Kościoła. Tak, jeden z ojców Kościoła. Jeden z ojców Kościoła. Ale to nie jest tak, że ja to wymyśliłam, tylko... Nie, to on to wymyślił. To, że mamy dzisiaj tak, jak mamy, to jest przez jego matkę tak naprawdę. Ale jak już tak reklamujemy różne książki, to ja zaraz ci coś pokażę. O, to jest taka progresywna, no niestety niedawno umarła, teolożka niemiecka. A świetna, a ja to mam, gdzieś tam stoi, tak, bardzo tak dobra książka. Bardzo dobra książka i ja, to jest jedno z moich źródeł. I to właśnie jest jej teza na temat świętego Augustyna, że, bo z nim to było tak, no, wiesz, różne rzeczy czytałam o świętym Augustynie, akurat to mi jakoś bardzo pasuje, ten sposób patrzenia na niego, że on był bardzo rozwiązły seksualnie, nie umiał się, że tak powiem, powstrzymywać. Nie, miał temperament, był mężczyzną, miał temperament, który tak, ale miał swoje potrzeby. Oczywiście. Spójrz też z takiego punktu widzenia, nie tak, bądź tak, od razu tak krytyczna. Okej, jasne. No w każdym razie po prostu miał bujne życie seksualne, można powiedzieć, pewnie jak na tamte czasy, ale generalnie... To były czasy takie, że oni bardzo różne ciekawe rzeczy robili. Ja myślę, że ono mogłoby być bujne także i dzisiaj. Ale jeżeli wziąć pod uwagę kontekst jego matki, która była niezwykle religijna i on był z takiej dobrej rodziny, tak? I no to mogło, no, jego matka patrzyła na to w sposób pełen potępienia. On miał taką kobietę, z którą był z nią w związku, z którą uprawiali seks, starali się nie, żeby ona nie zaszła w ciążę i jakoś tam wtedy już się też liczyło niepłodne, tylko że przyjmowano złe założenia. W związku z tym ona jednak zaszła w ciążę, urodziła dziecko, no co go, nie za bardzo go ucieszyło, no bo nie byli małżeństwem, poza tym ona była niższego stanu, więc nie wchodziło to w grę, przynajmniej jeżeli chodzi o matkę. Augustyna chyba musiał być niezłym mamisynkiem, chociaż no i w każdym razie on ją odesłał, tę swoją partnerkę. Potem mama mu wybrała jakąś inną, odpowiednią na żonę, ale musiał na nią poczekać, więc miał inne kochanki. No ale jednocześnie odczuwał dysonans poznawczy, no bo był chrześcijaninem. Tylko on tego tak nie nazywał. Tak, tak. Ale no to ja mówię, że był dysonans poznawczy. I w związku z tym jakoś z tej swojej... On czuł brzemię grzechu, tak, a z drugiej strony grzechu. Pożądanie ciągnęło tak, go ku tym niewiastom, które go kusiły. To no tak, efekt był taki, że żeby sobie jakoś ten dysonans poznawczy zracjonalizować i wytłumaczyć, no to zajął się bardzo etyką seksualną. I stał się z takiego właśnie pełnego temperamentu faceta, który miał bujne życie seksualne, stał się po prostu takim niezwykle surowym teoretykiem celibatu i w ogóle tego, że seks jest najgorszym z możliwych grzechów, a już przyjemność z tego seksu przede wszystkim. No i cała ta etyka seksualna Kościoła, która w tej chwili obowiązuje w Kościele katolickim,
to tak jak pisze Uta Ranke-Heinemann, jest po prostu wynikiem neurozy jej autora, czyli świętego Augustyna, który nie mogąc sobie poradzić, a uważał, że musi sobie poradzić ze swoją seksualnością, postanowił ją zohydzić innym, zaczął teoretyzować na ten temat i twierdził, że przyjemność seksu to jest właśnie największy możliwy grzech, że najlepszym dowodem na to, że seks nie powinien być w ogóle przyjemny, jest to, że Jezus zrodził się w ogóle bez seksu, i co oznacza, że ten seks to jest w ogóle jakaś pomyłka kompletna. Tak? No to teraz bardzo spłaszczam i skracam, bo nie chcę się w to za głęboko wdawać. To opisuję różne, wiesz, różnego rodzaju rzeczy w książce i między innymi to też. No i przez całe wieki ona go, Ute Ranke-Heinemann go nazywa ojcem trwających przez 1000 lat seksualnych fobii i neuroz. No tak, ale to jest kwestia troszkę też wieku, bo to bardzo często się zdarza, to ja znam mnóstwo takich przypadków, że bardzo takie, powiedziałbym, frywolne młode kobiety, które miałem przyjemność znać w latach 70., potem poszły w kierunku, że tak powiem, takiej, no, jakby to powiedzieć, pobożności, o może tak. No ja też znam takie osoby, tak. I jeśli jest taka przerwa w znajomości, prawda, bo ja na przykład wyjechałem, potem wróciłem, to te dziewczyny, które znałem jako takie właśnie frywolne, to naraz się okazało, że są bardzo jakieś religijne i w ogóle wszelkie cnoty praktykują i innych zachęcają. To chyba jest też związane z hormonami i pewnego rodzaju jak gdyby takim przemianą organizmu, no, że gdzieś tam... To możliwe. I może u Augustyna też tak było. No nie było wtedy wiagry, krótko mówiąc, za bardzo nie mógł już korzystać z tych uciech, które przedtem go radowały, no to musiał to zracjonalizować. To nie tylko ta mamusia, ale też jakby fakt, że jemu jakby już może już nie szło, tak? No to jak jemu nie szło, no to widocznie to Pan Bóg nie uważa, że to jest takie ważne, tak? Skoro on był taki istotny tutaj w tych sprawach teologicznych, a nie mógł. Prawda? Ale z drugiej strony też w katolicyzmie to się tak zrobiło, prawda? Natomiast były takie różne, powiedzmy, odłamy chrześcijaństwa, gdzie no, jakby była apoteoza seksu. Ja pamiętam, że jak ja pierwszy raz pojechałem do Anglii, to kupiłem sobie książkę The Joy of Sex, która była napisana przez protestanckiego pastora i to była taka wisłocka, gdzie na początku była taki rozdział, wstęp, że dzięki Panu Bogu możemy przeżywać orgazm, tak? I Pan Bóg jest taki dobry, że nam dał tyle radości życia i korzystajmy z tego jak najwięcej. I teraz opiszę Wam, jak to należy robić, żeby tej radości było maksymalnie dużo, tak? I cała książka była opisem technik seksualnych przez pastora anglikańskiego stworzona. Tak? No jest też taki ksiądz przecież w Polsce, który pisze takie podręczniki seksualne. Nie pamiętam, jak on się nazywa. To pewnie... to wejdę ci w słowo, bo ja akurat znam go dobrze, ponieważ ja zrobiłem z nim film. Pod tytułem no bo o, widzisz, no właśnie. Tak, no rzeczywiście, pamiętam, no to właśnie od... Tak, Michale, drogi realizatorze, jeśli masz przygotowany trailer tego filmu, to tak, żebyśmy tutaj nie zanudzili naszych odbiorców tylko gadaniem, to pokażmy mniej więcej, jak wygląda Ksawery Knoc, ojciec Ksawery Knoc, i to jest taka zachęta do oglądania tego filmu. Michale, jesteśmy gotowi? Dopiero kilka dobrych lat po ślubie przeczytałam, że kobieta dopiero się musi nauczyć orgazmu. Szacunek dla ludzkiej fizjologii oznacza uznanie funkcyjności, celowości różnych części ciała człowieka. Ja jeszcze oczywiście, jak ten seks był taki nieosiągalny, nie? No to bardzo go pragnęłam. Właściwy akt seksualny odbywa się tylko poprzez wniknięcie męskiego członka do narządów rodnych kobiety i wytrys pokwie. Janek mówił, zawsze ta pozycja po Bożemu. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan Bóg stworzył człowieka, stworzył usta, no ale tak samo stworzył penisa. Gdybym wcześniej wiedział, że pewne pieszczoty są dozwolone, nie uważałbym ją za wielką grzesznicę.
Najnowszy dokument produkcji HBO. Ja mówię o seksie otwarcie, bez sztuczności czy owijania w bawełnę. I Bóg stworzył seks. W HBO. No, ale on też dużo bzdur wygaduje, więc tam wiadomo, prawda? O tym też jest w twoim filmie. No słuchaj, to jest tak, że na tle, jak nazwijmy to, takiego przeciętnego pojmowania tej etyki seksualnej lansowanej przez Kościół, to ojciec Ksawery Knoc jest niesłychanie postępowy. Tak jak on mi wytłumaczył, bo ja go przecież najpierw, zanim zaczęliśmy robić ten film, pytałem, skąd się bierze jego wiedza, skoro on jest zakonnikiem, kapucynem, tak? To w zasadzie poza spowiedzią, to on za bardzo nie powinien mieć tego rodzaju informacji, a w czasie spowiedzi też nie najlepiej, żeby tak się za szczegółowo dopytywał. To on mi wytłumaczył, że on tłumaczy na ludzki język dzieła Jana Pawła II, który pisał w sposób taki bardzo jakiś, powiedziałbym, trudny do zrozumienia, takim językiem niesłychanie wyrafinowanym zapewne, teologicznym czy jakoś, a może po łacinie, już nie pamiętam. I Ksawery Knoc po prostu to przetłumaczył na taki zwykły ludzki język. Z tego, co ja rozumiałem... No, ale o technikach chyba papież nie pisał, nie? O technikach nie, ale z tego, co rozumiałem, to ci ludzie mieli takie właśnie problemy, które wydawały się kompletnie jakby absurdalne z punktu widzenia, no nie wiem, takiego w cudzysłowie normalnego człowieka. Natomiast ze względu na to, że to nauczanie kościelne było pojmowane jako w ogóle taki zakaz myślenia o tym, dotykania i tak dalej, to oni każdą pieszczotę brali, że tak powiem, pod lupę i zastanawiali się, czy ta pieszczota jest miła Bogu, czy nie, w kontekście tego kościelnego nauczania. I to, co Ksawery robił, to on był takim terapeutą. On im tłumaczył, że w zasadzie w tym nic złego nie ma i w zasadzie jedyny element, który w istocie odróżnia go bardzo mocno, ale to jest jedyny tak naprawdę fundamentalny element, to jest taki, że ze względu na to nauczanie kościelne, że stosunek płciowy powinien zakończyć się przynajmniej potencjalnym zapłodnieniem, tak? No to można uprawiać seks na 100 sposobów, oralnie, analnie, jak się tam chce, pod warunkiem, że z góry się nie zakłada, że nie skończy się tam, gdzie jakoby Pan Bóg lubi, żeby kończyć, tak? Mm-hmm. Przy czym, jeśli się zdarzy przygoda po drodze, no, która się oczywiście może zdarzyć, tak? Bo mężczyzna może, że tak powiem, no, nie do końca być w stanie powstrzymać się przed finałem, to też nie ma grzechu, tak? Także to nauczanie Ksawarego wydawało się rozsądne i ci ludzie cierpieli na coś, nie wiem, czy ty o tym piszesz, to tego już nie pamiętam, ale kiedyś z Andrzejem Depką o tym rozmawiałem, mianowicie oni cierpieli na, nie wszyscy, ale wielu, na tak zwaną nerwicę eklezjogenną. To jest taka forma tego dysonansu poznawczego. Mianowicie lekarze bodajże w Wiedniu odkryli, że młode kobiety, które miały takie różne somatyczne objawy, one miały poczucie niewłaściwości czy grzechu, ponieważ z jednej strony zabawiały się same ze sobą, a może z kolegami, trudno powiedzieć, no w każdym razie łamały te szóste przykazanie na różne sposoby, a w czasie spowiedzi, czy w ogóle w rekolekcji, czy jakichkolwiek innych tam działań religijnych, słyszały ciągle, że to jest B. W związku z czym, głęboko wierząc, z drugiej strony czując ten popęd, miały w środku taki właśnie jakiś połamany kręgosłup, i doznawały, że tak powiem, somatycznych tych takich objawów. I to się nazywa nerwica eklezjogenna, a tego mnie, żeby było śmieszniej, nauczył Jacek Prusak, taki jezuita. To pierwszy raz od niego usłyszałem. I lekarstwem najprostszym było wybicie im z głowy tego kościelnego nauczania. Ale to takie nie było takie proste, więc tak trzeba było tak troszkę to omijać. I Ksawery tak troszkę to właśnie omijał, tłumacząc, że w zasadzie wszystko jest ok, pod warunkiem, że się nie wyklucza tej możliwości, tak? Mhm. Ja uważam, że on był pozytywny, tylko że on był taki pozytywny jak ci ekonomiści w czasie socjalizmu, że socjalizm jakby tworzył te wszystkie problemy, prawda, a potem je mozolnie rozwiązywał, tak? Teraz trochę PiS taki jest, tak? Że tutaj tworzy te wszystkie problemy, to z węglem, to z tym, to z tamtym, że będzie zimno, tych wiatraków zabronił, różnych rzeczy i teraz musi to wszystko rozwiązywać, co wcześniej jakby zepsuł, tak? No jest to trochę tak z tym Ksawery. Ale zostawmy Ksawerego. Przejdźmy teraz do dalszych kawałków, bo ja przeczytałem u ciebie bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie jest ten zabawny film o
maszynie do masturbacji, taki angielski, on ma bardziej romantyczny tytuł i ty demistyfikujesz tę całą historię, że to w ogóle nieprawda, to opowiedz o tym. Ale to nie ja, tylko to są, ja po prostu dotarłam do badań, które przeprowadzili. Słuchaj, przede wszystkim tak, ja nie pamiętam żadnych nazwisk, żadnych tytułów. Nie szkodzi. Żadnych dat, nic, kompletnie. To tak jak ja, to tutaj wiesz. Amerykańscy uczeni są z imienia i nazwiska i zajmowali się metodologią, bo tak, bo to się zaczęło od jednej uczonej, która napisała książkę Historia wibratora i która w tejże książce, i potem powstał na ten temat, na podstawie tej książki film, zresztą też sztuka teatralna. Ona opisała sytuację taką, właśnie to było takie odkrycie i w ogóle wszyscy się na to rzucili, bo to odkrycie też było niezwykle smaczne, że na początku XX wieku, czy też na przełomie XIX-XX, i lekarze leczyli histerię u kobiet, którą uznawano za chorobę, i już w ogóle była taka jednostka chorobowa, leczyli histerię u kobiet za pomocą wibratora, czyli odkryli, znaczy uważali, że ta histeria jest spowodowana jakimś tam wścieklicą, nie wiadomo czego, wysychaniem macicy albo nie wiadomo czym i właśnie nie takim brakiem rozładowania seksualnego, no i po prostu te kobiety tym wibratorem masturbowali. Zaczynali od tego, że je masturbowali ręką. Nie było to uznawane w ogóle za seksualne działanie, bo seks to jest penetracja, a nie tam jakieś gmeranki. No i one tak. I w dodatku w tym filmie to jest fajnie pokazane, że ci lekarze dosyć byli zmęczeni tym i mieli, że tak ale powiem, to właśnie pozwól, kłopot. Że nie będziemy dalej mistyfikować, tylko że już przejdę do demistyfikacji. Dobrze, tak? Okej. Okay. Ale to było bardzo zabawne, że oni tak, wymyślali... Tak, bardzo zabawne, tylko nie miało nic wspólnego z prawdą. Jest to po prostu wymyślone. I to... No tak, ale tam była taka maszyna parowa czy elektryczna, tak, specjalnie... Ale to sprawą, taki... ale to tam... Ale właśnie to trzeba po kolei wszystko powiedzieć. I że oni im te ręka mdlała, dostawali łokcia tenisisty, w związku z tym ktoś wynalazł ten wibrator, używali wibratora, no i wtedy to wszystko można było masowo. Parowego. Masowo to można było po prostu produkować te zdrowe kobiety z tych histeryczek. Tylko, że się okazało, no i tak wszyscy się na to, i to jest jedna z najbardziej, czy najczęściej w ogóle cytowana praca naukowa dotycząca seksu i technologii. No i okazało się, że to wszystko nieprawda. Zdemistyfikowali to ci amerykańscy, para taka badaczy, którzy przejrzeli... Masters i Johnson, tak? Czy kto to... Nie, to niedawno to się w ogóle wydarzyło. A, niedawno, okej. Przecież ta praca jest też całkiem niedawna i film jest niedawny. I oni to były już lata 2000 teraz, oni to zdemistyfikowali, przejrzeli wszystkie źródła, z których też korzystała tamta badaczka i stwierdzili, że to jest w ogóle wszystko bzdura. Nie było w ogóle takiej sytuacji, nie było żadnego tego typu, nie było takiego leczenia. Oni to zrobili w ogóle chyba w 2017 czy 2018 roku, to nie jest takie stare. Natomiast ja jeszcze, się okazało, że w 2015 roku polski, jest taki historyk, który pisze fantastyczne książki, takie popularyzatorskie, Kamil Janicki, i on właśnie również to zdemistyfikował, opisując sytuację, w której owszem, rzeczywiście był taki aparat, który trochę przypomina dzisiejszy wibrator, to był, ale wtedy był w ogóle bardzo, bardzo popularne było leczenie różnych chorób masażem wibracyjnym. I tenże manipulator, czy też taki ten aparat do tego służył, ale wręcz lekarze byli przestrzegani, on masował wszystko, tak? Ręce, plecy, nogi, ale byli przestrzegani, żeby uważali, nie przekraczali granicy ud, żeby przypadkiem właśnie nie wywołać u pacjenta, pacjentki podniecenia seksualnego. I na Zachodzie to działało dokładnie tak samo. I ta cała historia z tym leczeniem histerii wibratorami jest po prostu wymyślona. No. Fajna i atrakcyjna, ale nieprawdziwa. Natomiast... To, czyli to jest taka fantazja, no fantazja, troszkę taka tak, erotyczna, bym powiedział. Tak.
Czyli tak, to jest taki męski... Opubliczniona fantazja erotyczna. Tak, tak, tak. Ja się bardzo wiele nauczyłem od was, jak słuchałem tych waszych rozmów w Tok FM-ie. Mhm. I ty, i Andrzej znakomicie albo sami o tym opowiadaliście, albo braliście te anegdoty od tych różnych osób, które wam je, że tak powiem, powierzały, tak? Byliście takimi spowiednikami i tam mnóstwo takich różnych ciekawych fantazji było i to tak jakby jedna z nich. Tak. Także, ale też zabawny jest ten aparat, bo jakaś spółdzielnia pracy w Polsce wykonywała ten aparat i on był produkowany i był normalnie. Ale nie, to już jest zupełnie inny aparat. No to już jest, to oni ze całą świadomością moim zdaniem produkowali ten aparat do masażu w latach 70. i 80. No w PRL-u, w tym PRL-u, co ty uważałaś, że w ogóle to nic. Się nazywało, to się nazywało turystyczny aparat do masażu i udawało jakiś w ogóle przedmiot taki właśnie służący do masażu, a tak naprawdę oni z pełną świadomością wiedzieli, że to jest wibrator, po prostu miał kształt członka, ale to już jest dużo późniejsza historia i z zupełnie inną puentą. No dobrze, ale znaczy ja tutaj mogę przywołać też moje rozmowy z Michaliną Wisłocką. Ja tego w filmie nie włączyłem tego do filmu, a mianowicie Michalina Wisłocka przyjaźniła się z profesorem Andrzejem Jaczewskim. Mhm. Przy czym mówię świadomie przyjaźniła, bo to była taka jakby para zawodowa. Oni byli bardzo bliscy sobie, ale jakby każdy powiedzmy osobno. I oni przyjeżdżali do Konstancina w latach 80. po to, żeby pomagać, a właściwie najpierw zdiagnozować i znaleźć rozwiązanie dla impotencji nabytej przez młodych ludzi, którzy skakali do basenu na głowę. Basenu, który był za płytki albo do jakiegoś akwenu. I łamali sobie kręgosłupy, potem jest niedowład taki od pasa w dół i ten niedowład no, jest fatalny z wielu powodów, bo nie można chodzić i tak dalej, ale także jest to niedowład seksualny, po prostu penis nie może mieć erekcji. Tak? Mhm. I ich młode żony miały problem, w związku z czym Jaczewski i Wisłocka kombinowali, jak pomóc tym ludziom. Oni taki aparat w ogóle skonstruowali, taką pompkę próżniową, bo to było jeszcze w czasach jakby przed tymi chemicznymi różnymi substancjami, które potem się pojawiły, bo potem były zastrzyki, potem się pojawiła Viagra i tak dalej, i taką pompkę skonstruowali i jakaś też spółdzielnia miała to produkować, ale wiem, że z tym były rozmaite kłopoty, a potem oczywiście jak ten cały system zaczął się zawalać, no to decydenci puknęli się w głowę, co tu tutaj będziemy tam się męczyć tak z tymi, w sumie to jednak niewielka ilość tych ludzi była, aczkolwiek no, chodziło o to, żeby im pomóc. I pamiętam właśnie, że Jaczewski i Wisłocka nad tym pracowali jako nad takim polskim wynalazkiem w tej sprawie. No dobrze, ale teraz tak, ty mówisz, że w PRL-u było tak źle, ale... Ale ja nie mówię, że było aż tak. No nie, żebyśmy się troszkę różnili, to ja muszę być tym obrońcą PRL-u, żebyś ty była tym takim pisarzem. No było źle, w sumie było źle, bardzo PRL-u nie lubiłam i dlatego też wyjechałam z niego w 1985 roku. No. No, bo mogę ci powiedzieć tak, jako że jestem troszkę od ciebie młodszy, to PRL lat 70. był takim wesołym obozem, a PRL lat 80. był ponurym obozem. Starszy jesteś. No jestem starszy troszkę. A powiedziałeś młodszy. Słucham? Powiedziałeś młodszy. Nie, to źle, to przepraszam, tak bym chciał. Tak bym chciał. No w każdym razie chodzi mi o to, że te lata 80. były wielce ponure, bo Jaruzelski wprowadził stan wojenny i to w ogóle wszystko zamroziło i ci komisarze i tak dalej, to było fatalne. Lata 70. były takim okresem no, dosyć frywolnym jednak i myślę, że była wtedy taka pewna nadzieja, że to taka konwergencja, że ten Gierek to taki dobry wujek, że on to uszykuje tego Breżniewa i tutaj nam sprowadza Coca-Colę i sok pomarańczowy i niedługo będą świerszczyki. No takie było takie poczucie, prawda? To się wszystko zawaliło w którymś momencie, ale chcę się cofnąć do dwudziestolecia, bo tam były takie ciekawe postaci jak Krzywicka, jak Boj Żeleński, czy wcześniej jeszcze ten Kurkiewicz, zdaje się, taki pierwszy polski seksuolog, to jeszcze było chyba przed w ogóle odzyskaniem niepodległości, więc takie różne polskie, powiedzmy sobie... Nie, to jest
No tak, tak, ale to jest, to dotyczy dwudziestolecia głównie. No nie tak, ale Kurkiewicz był chyba przed pierwszą wojną chyba. Kurkiewicz był ten seksuolog. No właśnie nie pamiętam tych wszystkich dat, mogę sprawdzić. No w każdym razie była tradycja polskiej takiej w cudzysłowie postępowej seksuologii. Ty te nazwiska cytujesz, ja oczywiście ich nie pamiętam. I bardzo wiele ciekawych rzeczy tam się działo i te przychodnie, w których Boj Żeleński i Krzywicka propagowali środki antykoncepcyjne typu, nie wiem, plasterek cytryny, nawet taki, żeby po prostu jakakolwiek antykoncepcja była, to było bardzo interesujące. I tam nie była to polityka państwa, tylko był po prostu kościół, który tak dosyć... Kurkiewiczem mocno... masz rację, on umarł w 1921. A no widzisz. To było przed pierwszą wojną chyba jeszcze. No tak, tak, tak. Mhm. No. Także, no, że były takie z jednej strony tradycje tej takiej postępowości i dosyć powiedziałbym te związki tych ludzi ze świecznika były takie dosyć powiedziałbym no, zróżnicowane, tak to nazwijmy, prawda? Bo niektórzy z Kamendryci to byli geje, niektórzy prowadzili takie życie powiedziałbym nie do końca zgodne z tymi zaleceniami Kościoła katolickiego. Piłsudski w ogóle zmieniał wyznanie za każdym razem, jak brał sobie nową kobietę, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także dwudziestolecie było pod tym względem takie dosyć frywolne, a z drugiej strony Kościół na dole, jak gdyby tych ludzi tak jakby pouczał, że tu nie wolno i tak dalej. I na tę tradycję, rozumiem, nałożyła się potem ta tradycja taka postleninowska, tego takiego siermiężnego, gomułkowskiego zamykania oczu na te rzeczy, że tak powiem, miłe. Ale wiesz co, bardzo dobrze, bardzo słusznie mówi o tym właśnie Andrzej Depko, że no to było tak, przecież to był awans społeczny. Po wojnie do władzy doszli ludzie z tak zwanej klasy, no z klasy ludowej, tak? I powiedzmy, że jednak duża część z nich to nie byli jakieś wykształceni ludzie, raczej prości, którzy tego typu, czy po prostu mieli taki awans społeczny. I... No, wykształcony to w 68 roku ale, wywalili z Polski zajście. Tak, no ale no, tak, ale ja mówię o tym zaraz po pierwszej, po II wojnie światowej. I to wszystko byli ludzie z prowincji, z małych miasteczek, ze wsi, którzy byli ministrantami, żyli w tym katolicyzmie takim polskim ludowym, całkowicie się z nim identyfikowali. A potem przeszli na drugą jakby stronę, ale ci ministranci w nich zostali i tam oni, ta ich etyka, że tak powiem, seksualna była stamtąd. Nie tylko, że to takie, tylko po prostu ona była z kościoła. Oni to próbowali jakoś wszystko z tym komunizmem połączyć, to się im jakoś wszystko składało, bo niby dlaczego nie. Oni przecież też, dopóki to było zabronione i bardzo źle widziane, no to potajemnie chrzcili te dzieci, potajemnie brali śluby. To się wszystko razem ze sobą skleiło najzwyczajniej w świecie. No tak, ale teraz skoczmy na zachód, bo w zasadzie pionierski charakter twojej książki polega na tym, że ty zebrałaś w jednym tomie, dosyć obszernym, 400 stron czy ileś, prawda? 401 stron, historię ewolucji na zachodzie. I tam były bardzo ciekawe panie w Ameryce i bardzo ciekawe rzeczy tam się działy. I z pigułką antykoncepcyjną, i z, powiedzmy sobie, stosunkiem do seksualności i historią na przykład tego słynnego filmu Deep Throat. To może o tym trochę opowiesz. Co? Ale dokładnie o czym? No, o tych paniach, które walczyły o to, żeby Amerykanki miały pigułkę antykoncepcyjną na przykład. A na przykład, aha, no to okej, okay, no to jest... No... To jest w takim, to jest w rozdziale, w którym ja szukam jakby tych pionierów i pionierek tej rewolucji seksualnej, która się potem na przełomie lat 60. i 70. na Zachodzie zaczęła odbywać. I okazało się, znaczy jakby, no tak jest po prostu, że ta rewolucja miała głównie ojców. No i w sumie na początku to była właśnie rewolucja męska. Ale jest jedna kobieta, którą ja uważam za, a właściwie dwie, czyli że jednak są co najmniej dwie matki tej rewolucji, które też się bardzo do jej rozprzestrzeniania przyczyniły i dzięki tym dwóm kobietom powstała
pigułka antykoncepcyjna, która może nie tyle sam rewolucję wywołała, ile stała się takim bardzo mocnym, jak to się mówi na ten, no czym ona się stała, takie urządzenie takie jak w samochodzie. Katalizatorem? O, katalizatorem. Stała się bardzo mocnym katalizatorem. I to była, no widzisz znowu nazwisko, ona się nazywa chyba Margaret, no nie przypomnę sobie. Trudno. Na imię miała Margaret. Była pielęgniarką amerykańską, która na początku XX wieku rozprzestrzeniała, znaczy zajmowała się edukacją seksualną, antykoncepcją, tłumaczyła kobietom co z czego i dlaczego i jak należy się chronić przed ciążą i tak dalej. Jednocześnie walczyła o to, żeby ta antykoncepcja i edukacja seksualna, żeby to się stało powszechne, żeby była dopuszczalna aborcja. I ona była bardzo wtedy w tej purytańskiej Ameryce prześladowana, niemile widziana, skazano ją w sumie na 40 lat więzienia za rozprzestrzenianie pornografii, czyli tych ulotek edukacyjnych. Ona uciekła wtedy do Anglii, ale potem ponieważ... Margaret Sanger. O, Margaret Sanger. No widzisz, widziałam, że... Ale to ona... Michał, nasz realizator to sprawdził i mi tutaj napisał. A no super, a ja niestety, i to nie jest kwestia wieku, ja to zawsze miałam, że ja wyrzucam różne informacje z głowy, żeby zrobić miejsce na następne. No widać, nie mam tam już tak bardzo dużo miejsca. I w związku z tym nie pamiętam tych nazwisk i tak dalej. No ale generalnie potem wróciła do Stanów, bo sprawa się stała głośna, tam media się tym zajęły i jej w końcu jakby, no nie musiała iść do tego więzienia. I ona właśnie w okolicach 1950 roku namówiła swoją bogatą koleżankę, żeby ta sfinansowała pracę nad pigułką antykoncepcyjną dla kobiet. I tak się też stało. One, te prace mogły ruszyć, dwóch naukowców się tym zajęło, dostali na to pieniądze i rzeczywiście w 1955 roku wynaleźli pigułkę antykoncepcyjną, która została w Stanach dopuszczona do sprzedaży i do użytku w 1960 roku. No, ona była reklamowana na początku jako lekarstwo służące uregulowaniu nieregularnych miesiączek. A no bo to też była prawda. To jest prawda, tak, bo to w ogóle jest prawda. Ale na końcu było napisane, że bardzo małym drukiem, że ona również zapobiega ciąży, że się nie zachodzi w ciąży. No i tak to się właśnie odbyło. Były takie, znaczy na początku wydawało się, że Kościół nie będzie miał z tym wielkiego problemu, zwłaszcza, że jeden z tych wynalazców był bardzo głęboko wierzącym katolikiem i uważał, że ponieważ ta pigułka zawiera hormon, który w naturalny sposób znajduje się w kobiecym organizmie, no to jest po prostu przedłużenie tej dopuszczalnej przez Kościół naturalnej metody zapobiegania ciąży, czyli tak zwanego kalendarzyka małżeńskiego, czyli tej watykańskiej ruletki. Nie? No i to się po prostu... I on był bardzo zdziwiony i bardzo rozczarowany tym, że jednak Kościół na początku ją dopuścił jako regulującą ten okres, potem ona była bardzo tam zakazana. Właściwie jest tak, że Kościół, to mało który katolik też wie, Kościół dopuszcza środki, te pigułki hormonalne, ale tylko i wyłącznie, jeżeli mają służyć temu regulowaniu właśnie nieregularnych okresów. Natomiast nie wolno ich zażywać, kiedy się je zażywa po to, żeby nie zajść w ciążę. To jest bardzo w ogóle... śmieszne. No tak, ale to jest taki sposób, taki trik stosowany właśnie często po to, żeby, że tak powiem, ominąć pewne zakazy, tak? No tak, ale kobieta, która ma regularną miesiączkę i zaczyna zażywać, to popełnia grzech. I to jest... Każda kobieta ma czasem pewne nieregularności. Ale tak to jest, wiesz, ale o to chodzi, przecież te kobiety najlepiej wiedzą, czy biorą to po to, żeby regulować miesiączkę, czy po to, żeby zapobiegać ciąży. A jeżeli są wierzące, to żyją w poczuciu winy, tak? I w poczuciu grzechu. Czyli to głównie o to chodzi, żeby tym kobietom to poczucie grzechu cały czas, wiesz, wpychać w głowy. No... no. Pewnie tak, aczkolwiek ja tutaj chcę przywołać
pisarza Davida Lodge'a. Nie wiem, czy ty znasz jego powieści. Są takie dwie poświęcone temu zagadnieniu. Znaczy, tam są różne ciekawe rzeczy inne. Jedna się nazywa Gdzie leży granica, a druga Muzeum Brytyjskie drży w posadach. I te dwie książki. Lodge jest profesorem anglistyki, katolikiem, przynajmniej katolikiem jakby takim z wychowania, który opisywał te przemiany obyczajowe lat 60. Znakomicie w tych książkach to robił. I wtedy klimat był taki, że ta pigułka antykoncepcyjna w istocie jest w ogóle fantastyczna z punktu widzenia religijnego, ponieważ ona zapobiega aborcji. De facto ona jakby miała się przyczynić do tego, żeby zlikwidować aborcję, bo aborcja w dużej mierze była pewnego rodzaju takim spóźnionym środkiem antykoncepcyjnym. Była taka świadomość tego. W związku z tym istniało przekonanie, że pigułka antykoncepcyjna zostanie pobłogosławiona jako ten cudowny dar Boży, żeby nie było aborcji, prawda? I takie było przekonanie bardzo wielu katolików i to właśnie opisuje Lodge, taką nadzieję, że ten papież, który w czasie tego watykańskiego, jak to się nazywa, Boże, Soboru, tak, ogłosi właśnie, były takie jakby sygnały w tę stronę. I według informacji, które tutaj czerpiemy, może nie do końca ścisłe, ale może to prawda, no, chyba z Gazety Wyborczej i innych tego typu źródeł, to Wanda Pułtawska, która miała duży wpływ na Karola Wojtyłę i potem Jana Pawła II, mu, że tak powiem, powiedziała, że to jest złe i on nakłonił papieża, będąc wtedy kardynałem jeszcze, żeby potępił tę pigułkę antykoncepcyjną, że to jak gdyby Kościół straci kontrolę nad tymi wiernymi, nie wiem, no jakoś tam to uzasadnili pewnie praktycznie. No dobrze, chodzi o kontrolę. Tak, tak, ale jakby zawsze wszystko można uzasadnić, jak się chce, językiem teologicznym, no to tam, że to ta kontrola to powinna być w rękach Pana Boga i tak dalej, a ta pigułka to niby taka jest, że zabiera tę możliwość Panu Bogu. Choć jak Pan Bóg jest taki wszechmocny, to niezależnie od pigułki mógłby zawsze spowodować, żeby jedna kobieta w ciążę zaszła, prawda? Więc te teologiczne wyjaśnienia to są takie dosyć pokrętne. Szczególnie, że pigułka nie daje 100% pewności, tak? Ona daje tam 90 coś tam, tak? A poza tym bardzo często kobiety albo biorą tę pigułkę nie o tej porze, albo nie wtedy, kiedy, no wiadomo, to mnóstwo jest błędów, mnóstwo się ciąż pojawia, właśnie, nawet jak się pigułkę bierze. Więc to takie był tak, ale to dawałoby swobodę tym kobietom. To chyba chodziło o to, żeby one tego nie miały. I to rozczarowanie było jednym z powodów, dla których świat katolicki na Zachodzie się, że tak powiem, zaczął laicyzować. Całe to pokolenie, tak przynajmniej można wyczytać u Lodge'a, zresztą w innych źródłach też, że oni się tak rozczarowali, że stwierdzili, że to jest bez sensu. No, to tak się tutaj popisuje tą wiedzą, ale myślę, że to warto jakby tego Lodge'a czytać tak przy okazji. Ja tylko zapalę, bo zmierzch zapada. No właśnie. Ja mam w ogóle propozycję taką, żebyśmy przez chwilkę odpoczęli. Michał nam puści jakąś muzykę, a zbierzemy się, że tak powiem, do następnych jakichś fajnych kawałków i teraz przez chwilę tutaj odpocznijmy. No nie można w kółko uprawiać seksu i nie można w kółko gadać, prawda? I gadać o nim też nie można w kółko. Dobra, Michale, muzyka. Odchodzimy do siebie i jak zawsze zdumieni, że odmienił nas czyjś dłoni dotyk. Odchodzimy bezradni poprzez zieleń swych źrenic, przez milczenie strzeliste, jak
nie pyta. Cisza planet nam ciała oplata. Ty się starasz uśmiechać beznadziejnie szczęśliwy. Niemych wyznań unosi się zapach. Kocham cię nieprzytomnie przez świtu uchylone drzwi. I mijania się z sobą na swą miłość patrzymy bezradnie. Jak złączone nadzieją, chociaż zawsze osobno, na dwóch brzegach świecące latarnie. Kocham cię nieprzytomnie przez świtu uchylone drzwi. Witam Państwa, to znaczy witam tych, którzy dopiero teraz do nas tutaj zaglądają. Naszym dzisiejszym gościem jest Gorszycielka, wybitna dziennikarka Ewa Wanat. Ja nazywam się Konrad Szołajski i rozmawiamy o książce, którą właśnie Ewa Wanat opublikowała. Książka się nazywa Pieprzyć wstyd. Historia rewolucji seksualnej. Książka jest znakomita i jak już mówiłem, ci, którzy słyszeli, to tym przypomnę, a ci, którzy nie słyszeli, to ona powinna zastąpić tę książkę, tę książkę profesora Roszkowskiego, ponieważ pokazuje, jak rewolucja seksualna, przez co rozumie się nie tylko same te łóżkowe sprawy, ale w ogóle całą świadomość ludzi na temat seksu, zmieniła Zachód i uczyniła miejscem lepszym do życia. Ja wspomniałem w czasie poprzedniego naszego tutaj wymieniania już tych myśli, książkę angielskiego duchownego. To nie było The Joy of Sex, tylko The Gift of Sex, ale naprawdę ta książka jest. Znalazłem ją przed chwilą na półce. Właśnie ją sobie kupiłem w Londynie, tam w 80 roku bodajże. Także nawet ludzie religijni, bo to był właśnie pastor protestancki, potrafili, że tak powiem, się otworzyć. Zresztą Luther już mówił, że w zasadzie to pożycie seksualne, on pewnie inaczej to nazywał, jest fajne i że to Bóg po to zrobił, żeby ludzie byli zadowoleni. I w jakimś sensie na przykład ksiądz Henryk Knoc, który tak wykładał te nauczenie Jana Pawła II, w istocie bardzo protestancko to robi, prawda? Bo on jakby idzie śladami Lutra. Ja tutaj też przyniosłem parę innych rzeczy, żeby pokazać, że jak robię film, to rzeczywiście odbywam różne tutaj studia. Mianowicie książka Wisłockiej wyszła po angielsku,
A Practical Guide to Marital Bliss. Ta książka była na wiele języków przetłumaczona, w Polsce 7 milionów egzemplarzy, więc ten PRL, który był niby taki purytański, to jednak w 1978 roku, jak już się wszystko zaczęło walić, się otwierał. Jest możliwe, że obecnie, jak tutaj nasz rząd ma kłopoty, to zacznie tutaj nam serwować na przykład TVP pornografię, prawda? Idąc tym tropem, żeby lud miał się czym zabawić, jak będzie zimno i nie będzie węgla. I teraz ja bym chciał, żebyśmy jeszcze o takich ciekawostkach różnych porozmawiali, bo tak, pamiętam, że były niezwykłe historie przemysłu pornograficznego. Mam poczekaj, ja jeszcze chyba zapalę światło. To zapal światło. O. Żebyś taką aureolę miała, żeby to pasowało właśnie do twojej tutaj takiej proroczej roli, w jaką wchodzisz. Otóż ty piszesz o tym bardzo pięknie, mianowicie ten słynny pornos, a w zasadzie to według dzisiejszych kategorii to w zasadzie taki delikatny, erotyczny film był, to Głębokie gardło, prawda? No. Widziałaś Głębokie gardło, czy nie? Czy nie widziałaś nigdy filmu? Widziałam, tak. No to w Głębokim gardle reżyser, który był bardzo ambitny, on w sytuacjach takich, jakby to powiedzieć, już no kopulacji, tak powiedzmy wprost, i w momencie, gdy ma nastąpić wytrysk, to on nie pokazuje tego, co normalnie w filmach tych pornograficznych się pokazuje, tylko on kupił od NASA, czy ukradł, nie wiem, pewnie kupił, taki ujęcie startu rakiety. I takie różne metafory naśladujące zresztą techniki montażowe Eisensteina i Pudovkina zastosował, więc to był utwór artystyczny. On jakby w dalece wykraczał poza jakby taki, no powiedzmy sobie, prymitywny, pornograficzny jakiś przedmiot, tak? To było rzeczywiście coś, co ten ambitny skądinąd reżyser zrobił w taki sposób, że wzbudziło to w Ameryce ogromne zainteresowanie. I teraz opowiedz o historię tej bohaterki Lindy Lovelace, a ja potem coś dodam, bo też coś na ten temat wiem. Słuchamy cię. To, wiesz co, bo ja jeszcze chciałam zrobić takie zastrzeżenie, bo wiesz... Cenzura, uwaga, cenzura, no słucham. Porównujesz tę moją książkę, no ja wiem, że to jest taki żart i tak dalej, z książką Roszkowskiego, ale ja... To przepraszam, jeśli cię dotknąłem. Nie, ale ja zupełnie co innego chcę powiedzieć. Znaczy ja chcę powiedzieć, i też nie chciałem dotknąć Roszkowskiego, żeby było jasne. Że moja książka, że to nie jest żadna paranaukowa praca, czy jakaś popularyzatorsko-naukowa. To ja jestem po prostu dziennikarką, która się jakimś tematem zajmuje i zajmowałam się tym tematem już przez wiele lat i napisałam taką typowo dziennikarską książkę, publicystyczno-reporterską, która się jakby porusza, no wiesz, przebiegam przez kilkadziesiąt lat historii w różnych miejscach, nie będąc historyczką, i jest to coś w rodzaju takiego, powiedziałabym, rozszerzonego artykułu na 400 stron, czyli nie mam takich ambicji, żeby... Nieprawda, to się świetnie czyta, ale... to nie jest jak jeden artykuł, to jest ustrukturowane. No tak, albo jeśli rozumiemy przez artykuł takie coś, co jest tylko szybko pisanym takim dla wierszówki tekstem, no to absolutnie takie nie jest. To jest taki artykuł, jak to kiedyś się pisało w miesięcznikach. Więc naprawdę to się dobrze czyta i mimo, że ja te sprawy trochę znam, bo tutaj zaraz mogę pokazać 5 następnych książek, to dla mnie to było takie odświeżające. Także tutaj ty kokietujesz troszkę. No idźmy dalej. Nie, no ale dobra, okej, niech ci będzie. No w każdym razie... o czym miało być? Aha, o tej historii z tej... Pornosa pod tytułem Głębokie gardło. No głównie chodzi o tę aktorkę, która przeszła różne etapy takie jakby swojego stosunku do tego, co zrobiła, i do tego filmu Głębokie gardło, i w ogóle jakby do grania w pornolach i do samych pornoli. Bo ona najpierw w różnych wywiadach, wtedy kiedy ten film był popularny, opowiadała o tym, że w ogóle ta cała ekipa filmowa to jest wielka rodzina, że ona to lubi robić i tak dalej. Potem
w pewnym momencie jej się to diametralnie zmieniło i zaczęła mówić o tym, że to właściwie był gwałt, że ona była zmuszana, że była jakby no, że to było bardzo przemocowe. I stała się w pewnym momencie taką ikoną feministek, które walczyły z pornografią. Ale no i występowała na różnych tam zjazdach, kongresach, opowiadała jakby właśnie w tym duchu, że to jest przemoc, uprzedmiotowienie i tak dalej, i tak dalej. Ale potem po jakimś czasie znowu zmieniła zdanie i powiedziała, zaczęła mówić o tym, że została wykorzystana przez feministki, że to wcale tak nie było i że to w ogóle nie było takie złe. A potem jeszcze na sam koniec, znaczy jedna koniec, no tam miała wtedy chyba 50 lat, nakręciła jeszcze kilka filmów, już może nie tak pornograficznych, ale erotycznych, więc ona przeszła różne etapy. Właściwie trudno jest zdecydować się, na którym była prawdziwa, ale rzeczywiście być może był to jakiś rodzaj takiego niezrównoważenia, albo rzeczywiście sama nie była pewna, w którym momencie tej historii ona jest, kim i jak, i właściwie jaką rolę tam spełnia. No to też mi się to wydało bardzo, bardzo interesujące, że to miało taki dynamiczny przebieg, ta jej ewolucja, czy i potem jakby powrót znowu do grania w filmach no, erotycznych. Nie? Tak, znaczy tutaj ta jej ewolucja troszkę przypomina ewolucję bohatera powieści André Gide'a pod tytułem Lochy Watykanu, który zaczyna jako ateista i to taki walczący, ale jest chory i żona modli się o jego uzdrowienie, co go strasznie denerwuje, ale rzeczywiście następuje to uzdrowienie i w dodatku on ma taki sen, że ta Matka Boska zeszła i tam go dotknęła i go to uzdrowiło. W związku z czym zbliża się do kościoła. Zbliża się do kościoła, ale traci przez to czytelników i wsparcie liberałów, w związku z czym popada w straszną biedę, bo Kościół się tym charakteryzuje, że jest dosyć oszczędny, używając tutaj takiego eufemizmu, w związku z czym biedny bohater żyje niesłychanie nędznie i przez dłuższy czas coraz bardziej się umartwia, aż dochodzi do takiego punktu, że stwierdza, że to wszystko bez sensu i wraca do punktu wyjścia i z miejsca się, że tak powiem, odkuwa, ale zaczyna kuleć z powrotem, co pokazuje, że życie nie jest proste. Ale ja dodam tutaj coś, co zobaczyłem w filmie dokumentalnym. Mam nadzieję, że jak zrobili Amerykanie film dokumentalny, to nie oszukiwali. Mianowicie historia Lindy Lovelace jest ciekawa, ale jej partner był nie mniej interesujący, a nawet powiedziałbym jeszcze bardziej paradoksalny. Mianowicie było tak, że aktor, który miał grać w tym pornolu, miał kłopoty z erekcją i nie było tak do końca, że ona tak umiała tam go pobudzić, żeby to szło. Natomiast kierownik produkcji, czy drugi kierownik produkcji, jakiś taki facet, który tam po tym planie się kręcił, no to widać było, że jak on na to patrzy, to on ma erekcję. Trudno było to ukryć. W związku z czym go wzięli, no bo po prostu w pornosie to nie muszą być wybitni aktorzy, bo nie na to, co na twarzy się najbardziej zwraca normalnie uwagę, prawda? I on w tym filmie zagrał. Film zrobił niesłychaną karierę, był rozpowszechniany w całych Stanach i to w sposób bardzo pokrętny, ponieważ był zakazany, miał ten taki, nie wolno było go normalnie rozpowszechniać, bo on tam naruszał różne zasady jakieś amerykańskie, natomiast można było w klubach go oglądać i wszyscy ci, którzy idąc do tego klubu wykupili tam za $0.50 członkostwo klubu, mogli spokojnie film obejrzeć, tak się omijało w Ameryce cenzurę. Ale Nixon, który chciał wprowadzić zasady takie moralne, on był takim trochę Trumpem tamtego czasu albo Kaczyńskim naszego czasu tutaj, to go zaatakował przy pomocy jakoś tam uzależnionej od siebie prokuratury i mieli go w ogóle wsadzić na tam setki lat, bo w Ameryce to jest możliwe, że jak się te przestępstwa tak zgromadzi, to można dostać wyrok na przykład 300 lat więzienia. I wtedy filmowcy złożyli się na to, żeby go bronić i go wybronili. Najwybitniejsi filmowcy z Hollywood zrobili taką zrzutkę i go wybronili. I on pojechał wtedy do Hollywood i zaczął grać w filmach. Zaczął grać w filmach z tym, że on nie był utalentowanym aktorem, natomiast miał pewną specyficzną cechę,
anatomiczną, mianowicie przyrodzenie miał spore i jakoś ono działało, że tak powiem, wyjątkowo sprawnie. No ale za dużo tego nie można było pokazywać, bo mimo wszystko Ameryka była jednak dalej taka troszkę purytańska, a on zarabiając duże pieniądze wpadł w uzależnienie od narkotyków. I brał coraz więcej środków, bo przez to, że brał te środki, to potem już nie był taki sprawny męsko, w związku z czym, żeby być sprawnym, to musiał brać znowu inne środki i potem już jeździł w ogóle na wózku, bo jakby został sparaliżowany przez to wszystko. A na końcu trafił na ulicę jako totalny bankrut, wyrzucony, wypluty przez Hollywood. Wtedy trafił do Armii Zbawienia. W Armii Zbawienia się nim zajęli, jakoś go na jakiś odwyk wysłali, jakoś go wyleczyli i w którymś z środkowych stanów osiadł i tam dostał taką jakąś pracę, chyba handlował nieruchomościami, został godnym obywatelem i potem został senatorem Stanów Zjednoczonych. To taka była historia właśnie tegoż bohatera, także nie jest gorsza od tego, co przydarzyło się Lindzie. I on, inaczej niż Linda, dożył sędziwej starości jako człowiek godny i powszechnie szanowany, a ona zginęła w swoim Porsche na autostradzie, bo się rozbiła. No to taka jakby dygresja. Ale teraz tak, zostało nam stosunkowo niewiele czasu, a chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do tego kawałka twojej książki, który czyni ją, jakby to powiedzieć, wyważoną. Publikacją, która nie jest, nie wiem, propagowaniem poliamorii, rozwiązłości, tych wszystkich rzeczy, które tak pięknie nam opisuje profesor Roszkowski w swojej książce, jako te takie cechy tej nowej kultury, która się pojawiła w XX wieku i chce nas zatruć, tylko ty piszesz, i to jest coś, co mnie bardzo zainteresowało, o pewnych, delikatnie mówiąc, przegięciach. Co się zdarzyło w Niemczech? No to opowiadaj, co takiego się zdarzyło, co nawet w tobie, osobie liberalnej, otwartej, całkowicie jakby nastawionej na to, żeby aprobować te nowinki, jednak poczułaś się troszkę tym, delikatnie mówiąc, zażenowana, a może nawet gorzej. Wydarzyły się zażenowana, to jest za delikatne słowo, no wydarzyły się rzeczy straszne, bo w Niemczech to było tak, że cały ten projekt wyzwolenia seksualnego był uznawany za projekt antyfaszystowski, ponieważ według jednego z ojców rewolucji seksualnej, seksuologa i psychoanalityka Wilhelma Reicha, który zresztą napisał taką książkę Psychologia mas wobec faszyzmu, główną przyczyną tego, że w Niemczech... On był uczniem Freuda. Freuda, tak. I był Żydem, zdaje się, który musiał uciec do Ameryki przed nazistami, prawda? To tak przy okazji. Tak. I on, bo mnie wybiłeś teraz. Przepraszam. No. Ja zaczynam coś opowiadać, ty mi tutaj wchodzisz. No wiem, no ja zawsze taki jestem, że ja utrudniam życie, ale no pamiętam... No więc już teraz nie gadaj, bo zaraz w ogóle się pogubię. Dobrze. No i on napisał taką książkę Psychologia mas wobec faszyzmu i jego teoria była taka, że dlatego był możliwy faszyzm w Niemczech, ponieważ dzieci w Niemczech były chowane według zasad tak zwanej czarnej pedagogiki, w małych, znaczy, których jakby centralną punktem, centralną figurą była figura takiego surowego, zimnego, karzącego ojca. I one były wychowywane właśnie w ten sposób, w patriarchalnych rodzinach, gdzie tylko ojciec miał coś do powiedzenia, on był właśnie surowy, karzący, dzieciaki nie miały nic do gadania, były wychowywane autorytarnie i przemocowo. Nie wyuczone krytycznego myślenia, nie mogły się przeciwstawiać ojcu, nie wolno pruski było... Pruski dryl, prawda? To się nazywało czarna pedagogika. No i że jakby właśnie, no i oczywiście ta seksualność też tam była w tych rodzinach strasznie tłamszona. No i z tej tłamszonej seksualności i z tego wychowania przez tę czarną pedagogikę wziął się w Niemczech faszyzm, ponieważ ci ludzie w Hitlerze widzieli taką figurę tego patriarchalnego ojca. I no to jest oczywiście bardziej tam skomplikowane, ale w każdym razie Wilhelm Reich uznał, że ten faszyzm, że najgorsze co w ogóle jest na świecie, to jest patriarchalna, tak zwana nuklearna rodzina, zamknięta, gdzie jest tłumiona seksualność i żeby już nigdy więcej faszyzm się nie wydarzył,
no to należy zlikwidować tę rodzinę i nie tłumić tej seksualności, tylko dać pełną wolność seksualną. I w związku z tym młodzi Niemcy, młode Niemki, no jakby to pokolenie 68 roku, bardzo poważnie to traktowali, do tego stopnia, że w momencie, w którym się w Niemczech odezwali pedofile, żeby ich również seksualność mogła być całkowicie wolna, to nie spotkało się to z właściwą reakcją. Pedofile jakby podpięli się pod ten ruch wyzwolenia seksualnego, twierdząc, że oni są tak samo prześladowaną mniejszością, jak na przykład społeczność LGBT czy kobiety, i że oni również chcą emancypacji po prostu i chcą prawa, chcą, żeby seks z dziećmi był legalny. Z dziećmi, z młodzieżą, ale no oczywiście z dziećmi też. No i to się... Z młodzieżą to już nie jest pedofilia, to się jakoś... No tak, tak, ja to skracam, znaczy znowu spłycam, żeby nie za długo się nad tym nie rozwodzić. To dotyczy i w pedofilii, ebefilii, hebefilii, ale jakby, no, zresztą też to tłumaczę w książce, na potrzeby jasności przekazu używam słowa pedofilia, tak jak zresztą jest w tej chwili w ogóle używane na przykład wobec księży, którzy też często nie są pedofilami, tylko są ebefilami albo hebefilami, czyli nie z małymi dziećmi tego, znaczy nie gwałcą czy nie molestują małych dzieci, dzieci przed, chociaż też oczywiście, ale również często osoby już po, dzieciaki już po dojrzewaniu płciowym, czyli już, no ale dobra, nieważne, no w każdym razie ten ruch tych pedofili był bardzo dobrze zorganizowany, jakby infiltrował dwie partie niemieckie, zielonych, o czym wiemy w miarę, ale również FDP, czyli liberałów, którzy również chcieli tacy być postępowi i tak dalej. I tam się odbywały przeróżne, były pisma pedofilskie, zaczęły wychodzić i były takie zupełnie poważne dyskusje na ten temat. Była taka komuna, tak zwana komuna Indian, gdzie dorośli żyli razem z dziećmi, z którymi uprawiali seks. Ta komuna miała takie bardzo radykalne postulaty, żeby nie tylko, żeby seks był jak najbardziej międzygeneracyjny, między dorosłymi a dzieciakami, żeby był legalny, ale również, żeby zlikwidować poprawczaki, oddziały psychiatryczne dla dzieci, żeby nie było obowiązku szkolnego i tak dalej, i tak dalej. I był też bardzo wstrząsający tak zwany eksperyment Kentlera, który był wielkim autorytetem wtedy w Niemczech, pedagogiem, autorytetem od pedagogiki właśnie i psychologii. To był taki facet, który występował, nauczał na uniwersytecie, był w ogóle bardzo właśnie szanowany, występował w telewizji, w mediach. On mi trochę przypomina jego historię Henryka... historię Samsona, czyli tego psychologa, psychoterapeuty od dzieci, który też był przecież takim wielkim autorytetem w Polsce. No i że, tylko że Samson trafił do więzienia, a Kentler nie, i też umarł jakby pełen w ogóle tam atencji dla niego byli wszyscy i tak dalej. No i tenże Kentler przekonał Jugendamt, czyli słynny Urząd do Spraw Młodzieży w Berlinie, przekonał do tego, żeby tak zwane dzieci ulicy, wtedy to było dosyć dużo takich dzieciaków w Berlinie Zachodnim, czyli dzieci, które uciekły z domów albo z zakładów poprawczych, albo z domów dziecka i się pałętały po ulicach, żeby je oddać na wychowanie, no i oczywiście płacić za to tym osobom, pedofilom. Często osobom, które już były wcześniej karane za seks z dziećmi, ponieważ tylko pedofile są naprawdę w stanie dać tym dzieciom miłość, w sensie dosłownym. No i to trwało dosyć długo, bo to trwało w sumie od lat 70. do 2001 roku. I to jest wstrząsające, te opisy tego, co się działo, jak to długo trwało, że facet, który był kompletnym takim predatorem, drapieżnikiem, psychopatą i sadystą, przez 20 lat dostawał od tego urzędu w Berlinie dzieci na wychowanie, i to byli chłopcy. On je torturował, gwałcił. Jak ci chłopcy już zaczynali dojrzewać, to tracił
tracił nimi zainteresowanie, jednego chłopca zagłodził w ogóle na śmierć. I on ciągle dostawał te dzieciaki. Ten Jugendamt mu ciągle te dzieci dawał, jeszcze mu za to płacił. I tak około 2015 roku te sprawy zaczęły opisywać media. To się chyba zaczęło od Szpigla. No i wybuch skandal i nie wybuch. To znaczy jakoś Senat Berlina jakoś to tak potraktował, że w ogóle ich to nie dotyczy, że tam w ogóle bardzo długo jakaś taka była przerzucanie odpowiedzialności dwóch chłopaków, którzy byli ofiarami właśnie tego psychola, po prostu o tym zaczęło opowiadać i zaczęli żądać odszkodowania od Senatu. Bardzo długo Senat w ogóle nie chciał przyznać tego odszkodowania. Twierdzili, zresztą oczywiście mieli rację, że prawnie to się przedawniło, więc właściwie co to za Senat, co nie ponosi żadnej odpowiedzialności. No ale generalnie w końcu się z nimi dogadali. Ale bardzo ciekawe jest to, ja uważam, że to jest naprawdę trup w szafie i że kiedyś być może to się wreszcie wszystko wyjaśni i będzie mega skandal na miarę albo nawet większy tego, który był w Belgii. Bo najprawdopodobniej działała jakaś siatka pedofilska nie tylko w Berlinie, ale również w całych Niemczech, bo Kettler potem pojechał wykładać dalej w Niemczech Zachodnich. On zresztą sam miał synów adoptowanych. I były dwie komisje, które badały na zlecenie Zielonych i na zlecenie FDP, badały te historie pedofilskie. I naukowczyni, która miała takie zadanie, żeby to zbadać, co się działo i tak dalej, ona mówi o tym, że właściwie cały czas rzucano jej kłody pod nogi, że na przykład nie mogła sprawdzić wielu dokumentów w archiwach, ponieważ one są utajnione i będą utajnione dopiero w 2040 roku. No generalnie rzeczywiście to jest bardzo straszna historia. I dwa lata temu ruszyło jakieś śledztwo, takie ogólnoniemieckie, żeby zbadać tę sprawę. I jak kończyłam tę książkę, to chciałam sprawdzić, na jakim to jest etapie. I to jest wokół tego kompletna cisza. Nawet media niemieckie się tym specjalnie nie zajmują, co mnie strasznie dziwi. To jest jakby coś, jakby było zamiatane pod dywan, przyklepywane. I być może rzeczywiście jest tak, że jest to wielka afera, która albo nigdy nie ujrzy światła dziennego, albo za jakiś dopiero czas być może się zaczną pojawiać kolejne ofiary, znaczy ujawniać kolejne ofiary. No i tak jak powiedziałam, może no, po prostu trup w szafie, tak. To była taka ślepa ścieżka tej rewolucji seksualnej. Oni w to w końcu oczywiście i Partia Zielonych i FDP jakby odrzuciły w ogóle te postulaty pedofilskie. Tam pierwsze na to zareagowały feministki. I rzeczywiście to kobiety do tego doprowadziły, że, no, że pedofilia została jednoznacznie potępiona. Ale były również działaczki takie w FDP, które dwie takie były kobiety, które były w takim stowarzyszeniu pedofilskim. I które, jedna z nich napisała gdzieś chyba w jakimś artykule, że jej, że nigdy nie przeżyła takiej satysfakcji seksualnej jak z dziewczynką. Wyciągnięto jej to, jak chciała startować do Bundestagu. Oczywiście nie startowała. Ale to jest taka dyskusja, która na całe szczęście się nigdy w Polsce nie odbyła. Ja uważam, że oblicza się w ogóle, że w Berlinie to mogło być 200, około 200 ofiar tych pedofili, którzy wychowywali te dzieciaki. Ja uważam, że jednym, no to ma też różne rozgałęzienia, bo my najbardziej znamy tę sprawę Cohn-Bendita z Zielonych. Ja uważam, że te afery, zresztą we Francji było bardzo podobnie i dopiero też niedawno właściwie zaczęto jakoś się do tego inaczej ustosunkowywać. I uważam, że te afery, jakby ta próba tej emancypacji, tej pedofilii, ona też doprowadziła do tego, że zyskaliśmy język, zaczęliśmy nazywać pewne rzeczy, zyskaliśmy język do tego, żeby w ogóle o tym mówić i się tym zajmować i że jakby potępienie pedofilii, w ogóle uświadomienie sobie, czym ona jest i czym jest molestowanie, czy nadużywanie
wykorzystywanie seksualne dzieci, jakim jest, jaką jest zbrodnią tak naprawdę, to też trochę dzięki temu zaczęliśmy się dowiadywać i dzisiaj już jest jasne, że to jest dyskusja, której odbywać już nie należy, że już po prostu nie ma o czym gadać, że wiemy, jakie są skutki dla ofiar molestowania i sprawa jest właściwie, myślę, zamknięta. No tak, ale właśnie ważne jest, że po pierwsze to w twojej książce jest i to tak jednoznacznie teraz podsumowałaś i że to pokazuje, że nie zawsze postęp jest wykorzystywany w sposób godny, właściwy i taki, który byśmy chcieli aprobować, tak? To są takie momenty, kiedy osoby o jakimś spaczonym charakterze czy w ogóle chore potrafią wykorzystywać nie wiem, panującą modę, prawda? No bo to w pewnym sensie była moda, taka otwartość i tak dalej. I że też trzeba mieć po prostu otwarte oczy i nie iść ślepo za modą, bo to można się nadziać wtedy na takie coś jak właśnie ta nieszczęsna pedofilia. I bardzo dobrze, że to jest, że twoja książka nie jest tylko takim panegirykiem, tak? Bo nie wiem, ile to jest stron, ale pamiętam, że jak ja to czytałem, no to tam sporo jest faktów i to wstrząsające. To jest duża część książki. Duża część książki jest poświęcona właśnie, ja to zbyt delikatnie pewnie ująłem, tym wynaturzeniom po prostu i zbrodniom, tak? No bo to jest jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy wobec istot całkowicie bezbronnych, ale jedna dobra rzecz, która z tego wynikła, to jest to, że jesteśmy na to jakby uwrażliwieni, prawda? Że bardziej niż kiedyś. Dobrze, powoli zbierzamy do finału naszej rozmowy. Ja jeszcze jedną rzecz tutaj wrzucę, bo z twojej książki można by zrobić 7 albo 10 takich rozmów, bo naprawdę ona wbrew twojej skromności jest taka bardzo i erudycyjna, ale zarazem tak utkana w taki sposób, że to się dobrze czyta i w zasadzie otwiera myślenie w różne strony, tak? Że każdy rozdział to jest tak naprawdę taka pigułka, takie nasionko, tak? Które jakby wsadzi w żyzną ziemię, to można by w ogóle cały tom z tego napisać. Ale jest jedna rzecz, która w jakiś sposób mi towarzyszyła przy tej lekturze. To postawienie sprawy trochę na takiej zasadzie. Mianowicie, że ta otwartość seksualna to jest niefortunne, że ten seks nam się kojarzy z łóżkiem i kopulacją. No to tak po prostu jest, tak? Ale ta otwartość jest w istocie otwartością jak gdyby człowieka na jego jakby status, tak? Że jesteśmy po prostu istotami seksualnymi. Na tym w ogóle polega bycie człowiekiem, tak? Byśmy się nie byli w stanie rozmnażać, nie bylibyśmy w stanie w ogóle być gatunkiem, tak? Albo nawet rodziną, tak? Po prostu nie przekazywalibyśmy naszych genów z pokolenia na pokolenie, gdyby nie to. A także jakby nasze istnienie jest w pewnym sensie taką emanacją seksualności, tak? Tak jak ty jesteś ubrana, prawda? Jako atrakcyjna kobieta. Ja tutaj starszy pan, ale też staram się jeszcze jakoś tam wyglądać. To też jest seksualność, prawda? Więc to ma daleko szerszy, że tak powiem, zasięg niż takie proste łóżkowe ćwiczenia. Ale jeśli chodzi o jedną z istotnych spraw w tej twojej książce, to jest kwestia taka, na ile seks musi być związany z prokreacją, prawda? Na ile może być przyjemnością, która powinna być traktowana w sposób rozumny. Otóż jest taka książeczka Wojny plemników. Nie wiem, czy ty ją cytowałaś, bo masz taką... Nie. Otóż Wojny plemników pokazują różne strategie reprodukcyjne kobiet, które na 100 sposobów zwodzą mężczyzn, żeby mieć potomstwo z tym, który da dobre geny, a jednocześnie, żeby mieć pieniądze na to, żeby te dzieci wychować. I te kobiety są pod tym względem niesłychanie przemyślne, a czasem same nieświadome, bo to po prostu jest takie instynktowne, że one tak postępują. Ale ostatni rozdział tej książki jest szalenie ciekawy, ponieważ on rysuje perspektywę taką, że w ogóle rozmnażanie zostanie odseparowane od seksu. Że krótko mówiąc, tak jak kiedyś pewne zachowania ludzkie były uważane za właściwe i normalne, a teraz w ogóle to jest już niemożliwe ze względu na postęp medycyny, higieny i tak dalej, tak też prokreacja
ma następować w całości, kiedyś tam w przyszłości. No ja też o tym piszę, tak. Piszesz o tym przez in vitro, bo ilość plemników, które są zdolne zapłodnienia, maleje i tak dalej. Być może to jest w ogóle pewien naturalny proces. Po prostu człowiek doszedł do takiego momentu swojego rozwoju jako gatunek, że musi się jakoś zmienić, bo inaczej ten rozród taki niekontrolowany, który następuje niestety w tych rejonach, gdzie jest bieda i w ogóle tam wszystko jest przeciwko człowiekowi, a z drugiej strony tam się ludzie rodzą. W bogatej Europie czy bogatej Ameryce za bardzo nie. Tak, a w tych krajach takich biednych jest po paręnaścioro dzieci, a tutaj ledwie jedno dziecko albo wcale. No, to jest bardzo ciekawe, bo wtedy ten problem w ogóle przestanie istnieć, tego całego tej walki i tak dalej. To jest interesujące, że możemy... No ja piszę też o tym, że moim zdaniem najważniejszym efektem rewolucji seksualnej jest rozdzielenie seksu od prokreacji. No właśnie. To jest dokładnie to, do czego ta rewolucja doprowadziła. Niezależnie od tych plemników, których jest żywych i zdolnych do zapłodnienia coraz mniej, bo to jest kwestia właśnie płodności i głównie dotycząca, właśnie nie tylko dotycząca kobiet, ale właśnie mężczyzn, to rzeczywiście jakby o to chodziło w tej rewolucji. O to chodziło i do tego doszło. Seks został rozdzielony od prokreacji i stał się po prostu niezwykle przyjemnym kawałkiem naszego życia, czymś takim właśnie, o czym mówiłeś, że ten, o czym pisał ten pastor, że Pan Bóg był tak dobry i tak ludzi ukochał, że dał im po prostu coś takiego, co jest tak bardzo przyjemne. Jeżeli to jeszcze będzie oderwane od prokreacji, rodzenia dzieci, od lęku też przed ciążą i tak dalej, no to to jest po prostu, to jest zupełnie niezwykła sytuacja, która nigdy nie miała w dziejach ludzkości miejsca i dopiero jakby jesteśmy przed tym. No i teraz się zastanawiamy nad tym, czy to dobrze, czy to źle. Co z tego wyniknie? Oczywiście progresiści mówią super, właśnie o to nam chodzi, a konserwatyści się boją. Boją się tego, no tak jak każdej zmiany się boją, no bo osoby konserwatywne to są przeważnie ludzie, no bo to stąd się w ogóle bierze, którzy mają więcej lęków i mają lęk przed zmianą. Chcą, żeby wszystko zostało tak, jak jest, ponieważ boją się tego nowego i innego. Natomiast ci, którzy nie są konserwatywni, chcą, żeby się ciągle wszystko zmieniało, żeby było inne, no bo to jest ciekawe i rozwijające. Oczywiście to są dwa przeciwstawne sobie światy. I ja jestem bardzo ciekawa, co się stanie. Oczywiście pewnie, znaczy na pewno tego nie dożyję, kiedy rzeczywiście seks całkowicie, przynajmniej jakiejś dużej części świata, zostanie od tej prokreacji już na zawsze oderwany. No tak, i to jest takie ostatnie twoje słowo, przynajmniej w tej chwili, które w pewnym sensie no, domyka twój wywód i pokazuje jednak taką daleko idącą przemianę, jaka nastąpiła, która chyba jest nieodwracalna. To znaczy te ruchy konserwatywne mogą przez pewien czas, tak jak pojawiłem po Napoleonie, był ten okres 15 lat restauracji we Francji, prawda? Ale skończyło się jednak rewolucją w 1830 roku i już nigdy więcej nikt nie próbował wprowadzać we Francji króla. Tak? I generalnie rzecz biorąc, wszyscy konserwatyści są skazani na to, żeby prędzej czy później ich umiłowanie przeszłości stało się no, takie trochę śmieszne, prawda? No, bo ta przeszłość, gdybyśmy tak naprawdę wzięli liczby, to była straszliwa. To znaczy człowiek po prostu żył nawet jeszcze w XIX wieku, większość z nas, w warunkach straszliwych. Długość życia ludzkiego była w ogóle o połowę krótsza i tak dalej. Więc tutaj jak gdyby nie ma zmiłuj, tak? Idziemy w taką stronę. Natomiast być może, ale to właśnie sobie nasi wnukowie odpowiedzą, czy człowiek w ogóle jako istota nie stanie się takim dinozaurem i jakieś inne istoty nas nie wyprą, tak? Które będą umiały jakoś zgrabniej to robić, bo być może przestaniemy w ogóle produkować plemniki, tak? Bo ta dynamika jest taka schodząca. A w każdym razie wygląda na to, że za lat kilkadziesiąt raczej ludzie będą czarni, tak?
raczej podobno Europa... blondyni niebieskaocy mają zniknąć. No właśnie. To jest ten, który zanika. Europa w tym wydaniu, które znamy, które się wydaje takim wydaniem no, podstawowym, idealnym, wzorcowym, to po prostu może się stać takim Rzymem starożytnym. No zobaczymy. Ewo, strasznie Ci dziękuję, że poświęciłaś tyle swojego cennego czasu. Mam nadzieję, że pomieszanie tej frywolności z tymi takimi nieco poważniejszymi refleksjami daje takie danie, które wszyscy zechcą skonsumować, w związku z czym zachęcam do kupna i lektury tej książki i czekamy na Twoją następną. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i dzięki Ci za rozmowę, chociaż trochę mnie wymęczyłeś. Wiem, ale wiesz, no, seks też jest męczący, a przyjemny. No jest, prawda? Jest. No to do zobaczenia. Dzięki Ci bardzo, Konrad. Dzięki. Reset Obywatelski.